Witam Państwa na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Jakub Polit. Poprowadzi spotkanie Tomasz Kolanek. Ja mam tylko takie dwie informacje, że jak zwykle z nami są przyjaciele Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jakby Państwo chcieli wspomóc zrzeszenie, to bardzo prosimy, są wydawnictwa. I druga informacja, i to na Radzie Miasta znowu będzie próba likwidacji projektu i postawienia pomnika żołnierzom Armii Krajowej, więc prosiłbym o przyjrzenie się też tej sprawie. A teraz oddaję mikrofon Tomkowi. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór, kłaniam się bardzo nisko. Temat dzisiejszego spotkania. Mao, jak zbudować cesarstwo cierpienia, ale zanim przejdziemy do Mao i tej treści poniekąd zawartych w tej czerwonej książeczce, chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy 90. rocznicę wygnania ze Związku Sowieckiego Towarzystwa Lwa Trockiego. W roku 2017 został wyprodukowany serial pod tytułem Trocki. Serial z ogromnym rozmachem. Majstersztyk propagandowy. Panie profesorze, i w związku z tym moje pierwsze pytanie. Do niedawna głównym idolem lewicy był, jakby nie patrzył, Che Guevara. Czyżby teraz lewica potrzebowała nowego idola w postaci Lwa Trockiego? No, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że nie uważam się za specjalnego, kompetentnego specjalistę do dziejów lewicy. Istnieje podobieństwo między tymi dwoma idolami. Po pierwsze, byli obydwaj rozczochrani, prawda? Po drugie, obydwaj byli związani z Ameryką Łacińską, chociaż tak się składa, że Trocki przybył tam z zewnątrz, no ale zakończył życie uderzeniem czekana z ręki bądź co bądź przekonanego marksisty. Natomiast w wypadku Che, jak mówiono, jedynego chyba Argentyńczyka, który nie potrafił tańczyć, jak go określali, bo no, był to lekarz z Argentyny, ale na pewno nie rycerz parkietu, zresztą czy rycerz w ogóle, no to on został zgładzony już na pewno przez niekomunistów. No myślę, że jeżeli mogę spekulować coś na ten temat, to taką zaletą tych dwóch bohaterów, możemy to zapisywać w cudzysłowie, jest to, że w chwili śmierci nie byli oni u władzy. Czyli nie można było powiedzieć, że się skompromitowali i w takim razie mogli stanowić pewną alternatywę dla tych, którzy stracili rewolucyjną żarliwość. Che uznał, że na Kubie jest już zbyt nudno i poszedł szukać Wawrzynów gdzie indziej. Trocki został wyrzucony z ojczyzny światowego proletariatu. Czyli zawsze można było zachwycać, wymyślać, że być może, że jednak, że w rzeczywistości. Natomiast fakty mówią za siebie. Jak mówili towarzysze chińscy, no należy szukać prawdy w faktach, a fakty są dla obydwu bezlitosne. Ale które fakty? Ponieważ są przedstawiane fakty takie, że Lew Trocki był wspaniałym intelektualistą, który swoją erudycją dorównywał samemu towarzyszowi Leninowi, ojcowi rewolucji. Gdyby nie zły Stalin, no to byłoby pięknie, byłoby super, wszystko byłoby cudownie, nie byłoby żadnych wypaczeń marksizmu, nikt nie opowiadałby, że nie został zrozumiany. Na pewno archipelag Gułag nie osiągnąłby takich rozmiarów, jakie osiągnął za towarzysza Stalina. Nie byłoby żadnego wielkiego głodu, etc., etc. Po prostu Trocki to był jedyny człowiek, który był w stanie zrealizować ideę Marksa i Engelsa. Nie tak jak Lenin, który marksizm zmienił na leninizm. A czytał pan Trockiego? Tak. A Lenina? Nie. No tak, prawda. Zawsze sympatycznie jest czytać tym, których się nie powiodło. A trzeba przyznać, że w Polsce już przed wojną, cokolwiek by mówiono o tamtych reżimach, wydano znaczną część dzieł Trockiego i jego pamiętniki Moje życie. Rzecz zabawna, ale całkowicie zrozumiała. To właśnie w Polsce komunistycznej nie wolno było czytać Trockiego po przejęciu władzy przez jego byłych towarzyszy partyjnych. Ale niewątpliwie Trocki jako w pewnym okresie zawodowy dziennikarz, bo Lenin tylko półzawodowy, pisał ciekawie i potrafił wzbudzić większe zainteresowanie niż Lenin. Był taki mniej drętwy, mniej sztuczny. No, no ale cóż, prawda. Zresztą nie ma tutaj sensu podążać dalej tą drogą, no wystarczy zacytować tylko
twierdzenie Trockiego, aczkolwiek nie jest prawdą, że właśnie pisząc to zdanie zginął, ale brzmi ono, jak wiadomo, to jest już cytat, terroryzm jest niezbędny w walce o komunizm. W takim razie Mercader, roztrzaskując mu głowę czekanem, postąpił całkowicie zgodnie z zaleceniami samego Trockiego. W takim razie nie powinno się do niego żywić żadnych pretensji, przynajmniej w kołach rewolucyjnych. Czy, panie profesorze, czy do tej dwójki, za niedługo nie będzie tak, że do tej dwójki dołączy taki za przeproszeniem Mao? Chyba jednak nie, prawda? Chyba jednak nie, ponieważ Mao był przykładem zwycięskiego bohatera rewolucyjnego, może w tym sensie mniej tragicznego, w sensie arystotelesowskim. No bo już w zasadzie niewiele już ma do powiedzenia na swoją obronę. To, co pan właśnie powiedział wcześniej, że gdyby to Trocki objął władzę, to byłoby świetnie, prawda? Gdyby jednak Che zajął się administrowaniem Kuby, a nie, prawda, przemawianiem do niewdzięcznych chłopów boliwijskich, którzy nie potrafili zrozumieć wagi jego myśli, tak samo jak jeszcze głupsi, prawda, a może właśnie nie tacy głupi, prawda, wieśniacy afrykańscy, to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, no mało. Przeżył 80. rok życia, cieszył się nieograniczoną władzą, wyczerpał wszystkie możliwości, pokonał wszystkich przeciwników. W takim razie można by się zapytać, kogo ma winić za swoje niepowodzenia. Chyba, że zacytujemy innego polityka lewicowego, którego Mao skądinąd wielce poważał, Adolfa Hitlera, który mówił, że naród nie dorósł, prawda, stchórzył, uciekł. Przyszłość będzie należeć do kogoś innego. Być może rzeczywiście tak to wyglądało. Więc w obecnych Chinach kult Mao przechodzi rozmaitego rodzaju zygzaki, ale na pewno nie można powiedzieć, że Mao zabrakło czasu i możliwości, ażeby wykazać, na co go stać. Skąd, panie profesorze, wziął się Mao? Jak trafił na dzieła Marksa, Engelsa, Lenina? Jak ta myśl marksistowska została w nim zaszczepiona? A pytanie brzmi mniej więcej tak, może mimowolnie, a kto był winien temu wszystkiemu, prawda? Kto temu człowiekowi dał do ręki tego rodzaju dokumenty? No fakt, Mao nie znał żadnych języków obcych. Trzeba przyznać, że Stalin, chociaż uważał się za językoznawcę, no to poznał przynajmniej język rosyjski, a są pewne dowody, że pod koniec życia zaczął zapominać właśnie języka rosyjskiego i prawdopodobnie długie życie Beri, to, że go nie stracono, to zawdzięczano faktowi, że był on jedynym członkiem Politbiura, z tym Stalin mógł pogawędzić w swoim ojczystym języku. No Mao rzeczywiście znał wyłącznie język chiński, a dokładniej ojczysty dialekt hunański. Język chiński istnieje jako jeden zwarty język wyłącznie w piśmie. Nigdy w mowie, a kiedy nasz bohater czy antybohater odwiedził po raz drugi i ostatni Związek Sowiecki, kiedy przemawiał do chińskich studentów i w pewnym momencie szedłszy po rozum do głowy, zapytał, kto nie rozumie jego hunańskiego dialektu, to podniósł się las rąk, trzeba było, prawda, wezwać tłumacza. Więc z tego powodu no, nie mógł z przyczyn oczywistych czytać Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina w oryginale. Tutaj winni byli, jeżeli już trzeba na kogoś wskazać, Japończycy, za pośrednictwem których Chińczycy przyswajali sobie większość modnych zachodnich izmów, prawda, feminizmów, liberalizmów, prawda, różnego rodzaju scjentyzmów. Jeżeli Zachód jest winny, a komunizm bądź co bądź, to wynalazek par excellence zachodni, Karol Marx go wymyślił w British Museum, pochodząc z najbardziej zachodniej części Niemiec, no to komunizacja kraju, no to jest jedno ostatnio jak do tej pory próbą uzachodnienia i westernizacji Chin, no to Mao za pośrednictwem Japończyków to wszystko przeczytał. Potem usiłowano jedni z aprobatą, drudzy z wyrzutem mówić, że tego lub owego nie zrozumiał, więc no dlatego już to coś zostało zdeformowane, już to przez niego przystosowane. Ale nikt na to nie wskazuje. Zresztą pewien francuski badacz, Henri Bauhaus, dokonał obliczenia, kogo najczęściej cytował Mao, prawda? I okazuje się, że najczęściej cytował Stalina, prawda? Później czy cytował Lenina, później Marksa z Engelsem, a później drobne, to już są, prawda, jednocyfrowe procenty. To są rozmaici pisarze chińscy. Pamiętajmy tylko, że jeszcze, że no Mao był współzałożycielem swojej partii.
Nie miał on tego szczęścia lub nieszczęścia, że istniał jakiś tam, prawda, jeżeli go zestawimy ze Stalinem, maoistowski Lenin, do którego można byłoby powracać, albo jeszcze dziadek maoistowski Plechanow, prawda, jeden z twórców rosyjskiego marksizmu, który, kiedy mu zarzucano, że Lenin to jego syn ideowy, to odbarknął, że jeżeli to mój syn, to z nieprawego łoża. Nie, prawda? Mao należał do kilkunastu zaledwie założycieli maleńkiej partii, prawda? I w takim razie ponosił odpowiedzialność od samego początku za wszystko. Inna sprawa, że niemal jako jedyny przeżył z 13 niewyraźnych osobników, nie wliczamy tutaj dwóch sowieckich agentów, którzy przyjechali z pieniędzmi do gimnazjum żeńskiego w dzielnicy francuskiej w Szanghaju. Był to lipiec, czyli okres wakacji, więc szkoła miała wakacje, mogła być wynajmowana rozmaitym panom, bo niestety żadnej kobiety, czy na szczęście, nie można obwinić o współudział. Byli to sami panowie. Licząc tych dwóch sowieckich agentów z całej tej trzynastki do roku 49, do zwycięskiej rewolucji, dożył tylko Mao, jeszcze jeden jego towarzysz. No, losy pozostałych były ciekawsze. Niektórzy zginęli z rąk partii jako zdrajcy i odchyleńcy. Jeden porzucił całkowicie ruch, dwóch kolaborowało z Japończykami, otrzymawszy za to wyroki śmierci. Niektórych zgładzili towarzysze partyjni i właśnie przewodniczący Mao i jeszcze jeden towarzysz tylko do końca doszedł, prawda, do tej swojej itaki, jeżeli można to nazwać, odyseją partii i mógł się rozkoszować pełnym zwycięstwem. On był odpowiedzialny, klasyków czytał jak najbardziej, czy ich dobrze interpretował, prawda? Dlaczegoż by nie, prawda? Nie narzucajmy marksistom, że nie wiedzieli, co to jest marksizm. Mamy taką manię, żeby na przykład, obecnie jest na przykład mania poprawiania ajatollahów, że oni nie wiedzą, co to jest islam, który, jak wiadomo, jest religią taką, jak nie kilku zachodnich intelektualistów, a ci, co rzucają fakty, choćby byli profesorami kaliskich uniwersytetów, to nie mają pojęcia właściwie, co to jest. Uwierzmy, proszę Państwa, ajatollahom, uwierzmy zwanymi też czasem ajatollahami, prawda, marksistowskim uczonym. Marksizm to jest to, co wykładają marksiści. I już. Panie profesorze, to jak to się stało, że tych 13 osób, wśród nich Mao, stworzyli tak potężną armię, dzięki której wygrali potem rewolucję i wygnali z Chin Chiang Kai-sheka na Tajwan, no i byli stawiani w pewnym momencie byli stawiani jako poniekąd drudzy po Stalinie, ponieważ Stalin był ojcem wszelkiej rewolucji, a Mao co najwyżej jego niespornym dzieckiem. Znaczy, wierzę, chociaż to jest przez marksistów nielubiana odpowiedź, no przypadek zadecydował, prawda, któż mógłby stwierdzić, że syn pewnego szewca pijaczyny z Tbilisi zostanie dyktatorem połowy Azji i połowy Europy. Myślę naturalnie o Stalinie. Jeszcze można mówić, że była to jakaś postać potężna na miarę szekspirowską, ale na przykład Bolesław Bierut, najbardziej nudny szef państwa, jakiego kiedykolwiek spotykałem, jak mówił Winston Churchill, w normalnych okolicznościach, nawet w partii komunistycznej, nie miałby większych szans na zdobienie większej kariery niż kancelisty, prawda? Przez rozmaite zawirowania historii wychynął rzeczywiście na górę. Jako co mówiąc, rzecz wyglądała tak, że z powodu rozmaitych zbiegów okoliczności sojuszu mało znanej partii komunistycznej z znacznie większą chińską partią narodową, który ten sojusz został wymuszony przez Sowietów jako warunek dostarczania broni chińskim nacjonalistom pod wodzą Sun Yat-sena, potem z kolei fakt, że po rozejściu się dróg nacjonalistów i komunistów większość historycznych, bardziej operatywnych przywódców partii albo została wyłapana przez władze narodowe, albo w tych czy innych okolicznościach wyginęła i na skutek okoliczności przypadkowych w sławnym, długim marszu lat 34-35, czyli ucieczki 100 tysięcy, bo tylu rozpoczęło marsz, doszło tylko kilkanaście tysięcy zwolenników chińskiego komunizmu, rzeczywiście mało komu znany Mao przejął władzę w partii, bo jego konkurenci wyginęli po drodze, bo mieli mniej szczęścia. Faktowi tu rzeczywiście można mu tutaj oddać sprawiedliwość, że był on wiernym zwolennikiem Moskwy, czyli Stalin zawsze na niego stawiał. Nie jedynym tego rodzaju, ale w
każdym razie tak. No i wreszcie faktowi, że najazd japoński zniszczył, zdruzgotał budowane przez Chiang Kai-sheka państwo, pozostawiając u władzy partię, której wtedy rzeczywiście Mao od lat 30. był jedynym niekwestionowanym jedynowładcą. Potem już w zasadzie konkurentów nie miał. To znaczy partia wpadła w stworzoną przez samą siebie pułapkę. Napompowano jego kult do tego stopnia, że nawet gdyby wewnątrz partii chciano go odsunąć od władzy, bo taką próbą podjęto, to przynajmniej fasadowo, formalnie, jako figurant musiałby on na tym czele pozostać. 3 lutego, ile dobrze pamiętam, 1949 roku w Pekinie ma miejsce wielka demonstracja. Zwyciężyliśmy, rewolucja zwyciężyła, Chiang Kai-shek został pokonany, wszyscy nasi wrogowie zostali pokonani, będzie pięknie, cudownie, wspaniale, tak jak za Trockiego miało być. I tutaj moje pytanie. W tamtym czasie Mao opublikował chyba swoje najważniejsze dzieło o demokratycznej dyktaturze ludu. To chyba jedno drugie wyklucza. I to rzeczywiście trochę jak o smażonych kulach śniegowych, ale wtedy nikt właściwie tego nie ośmielił się podjąć samej kwestii. Zresztą, czy ono było najważniejsze, prawda? Dzieła przewodniczącego są nieskończone. Niestety konflikt chińsko-sowiecki sprawił, że nasza rodzima książka i wiedza zdążyła wydać, o ile pamiętam, tylko 4 tomy, czyli niecałość, drukowaną zresztą z rosyjskiego, ale możemy się raczyć, prawda, całą tą zawartością, a w porównaniu z którą Stalin naprawdę, słowo daje, wydaje się tęgim filozofem. No cóż, pamiętajmy, że styczeń, luty roku 49 to nie jest jeszcze proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej, to jest zdobycie Pekinu, który, warto o tym pamiętać, nie był wtedy stolicą państwa, stolicą był znajdujący się setki kilometrów na południe Nankin, aczkolwiek nazwa Pekin, znaczący północna stolica, no już była takim sygnałem, że szala w tej wojnie wyraźnie, nieodwołalnie przechyliła się na rzecz komunistów. Natomiast faktycznie, prawda, zgodnie z nieśmiertelną taktyką salami, którą inny komunista sformułował nieco wcześniej, która przecież funkcjonowała od samego początku, mówiono, że rzeczywiście to nie komuniści przejmują władzę, przejmuje szeroki sojusz sił demokratycznych, jednoczący nie tylko chłopstwo, nie tylko klasę robotniczą, no półmityczną, bo w samej Chinach liczyło ona 0,5% mieszkańców, i to z oszacowaniami na korzyść tej klasy, nie tylko inteligencję, do której nawiasem mówiąc, zgodnie z zawodem wykonywanym, należeli wszyscy, prawda, założyciele partii. Sam Mao nigdy, wyjąwszy wczesne dzieciństwo, nie pracował na roli. Ale miała także jednoczyć także narodową, prawda, burżuazję. Czym się różni burżuazja narodowa od antynarodowej? No tym, że walczy z imperialistami, czyli jak się można domyślić, no łoży, prawda, swoje burżujskie pieniądze na partię komunistyczną. A czy to jest naprawdę takie dziwne? Przypomnijmy sobie, choć mało kto o tym pamięta, że pierwszy rząd Lenina wcale nie był czysto bolszewicki. Był to rząd koalicyjny z lewicowymi eserami w składzie, których potem potraktowano dość surowo, prawda? I że w zasadzie pomysł komunistów wszędzie w krajach demokracji ludowej polegał na tym, żeby powstawały rządy koalicyjne, a na ich czele stali albo nie komuniści, Osóbka Morawski, albo zgoła bezpartyjni, jak Bolesław Bierut, prawda, który potem dość niespodziewanie wrócił do władzy w partii. Więc tutaj nie ma nic szokującego. Okazuje się, że Chiang Kai-shek i jego klika narazili się już wszystkim możliwym warstwom w Chinach i one wszystkie, wyjąwszy tylko tych zdrajców i zakrzańców, formułują tego rodzaju sojusz narodowy. Czy było to zupełne kłamstwo? No, trzeba pamiętać tylko o tym, że w Chinach walki pod taką czy inną flagą trwały od roku 1911, od lat kilkudziesięciu i ludzie mieli tego naprawdę serdecznie dość. Było im naprawdę wszystko jedno, kto obejmie władzę, bo władza każda, tak się przynajmniej wydawało, nawet bardzo niesympatyczna, jest lepsza od bezprawia i braku władzy w ogóle, gdzie nie wiadomo, jak wyglądają czytelne reguły. Na to właśnie mieszkańcy Chin dali się nabrać. No niebawem będziemy, bo zaczęliśmy od Trockiego, ale w samych Chinach na pewno z dużym zadęciem świętować kolejną rocznicę tej tragicznej pomyłki, chociaż to jeszcze nie najgorsze, no za 2 lata czeka nas okrągła rocznica stulecia założenia partii.
Czyli prawdą jest to, co opisał tutaj norweski autor, przepraszam nazwisko, Farovik. Tak, tak. Farovik, że w roku 49 większość Chińczyków no, była tak naprawdę zachwycona całą rewolucją, zachwycona tym, że Mao dochodzi do władzy i że pozwolił na to, na co w pewnym momencie pozwolił towarzysz Lenin, czyli no, nowa polityka ekonomiczna, rób ta, co chce, ta zajmuj ta się tym, co chce. To. O żadnym zachwycie, proszę pana, nie może być mowy. Panowała powszechna apatia spowodowana niekończącymi się wojnami i niezliczonymi rozczarowaniami. Takie ostatnie rozczarowanie miało miejsce 4 lata wcześniej. No, pozbyto się Japończyków i chciano świętować i okazało się, że rozpoczyna się kolejna wojna. Tym razem wydawało się, że nadzieje są nieco bardziej sensowne, dlatego że złowrogi cień Japonii zniknął, Imperium Brytyjskie dogorywało, ze Związkiem Sowieckim zwycięzcy mieli dobre stosunki, zagrożenia zewnętrznego nie było i wreszcie pojawiła się siła polityczna, która jakkolwiek miałaby barwę, to no, była w stanie skutecznie zarządzać całymi Chinami, czyli właśnie robić to, czego poprzednia władza nie potrafiła, bo poprzednia władza, najkrócej mówiąc, nie była za silna, tylko była zbyt słaba, nie potrafiła administrować, nie potrafiła narzucić całemu krajowi swoich rozwiązań politycznych. Wydało się, że nic już gorszego niż wojna domowa nastąpić nie może. Ale jednak nastąpiło. Kilka lat później. Wielki skok. Od tego może zacznijmy, panie profesorze. No i to nastąpiło. Są pewne podobieństwa rzeczywiście ze Związkiem Sowieckim. Tutaj rzeczywiście Mao wyrzekł skrzydlate słowa, które się okazały może bardziej prawdziwe niż zamyślał. One brzmiały, że Związek Sowiecki dziś to Chiny jutro, prawda? I że pewne etapy się powtarzały. Mamy wojnę domową, wcześniej była wojna imperialistyczna, prawda, która została przekształcona w wojnę domową, jak to powiedział Lenin. Później mamy element przekomarzania się z burżuazją, czyli rodzaj nowej ekonomicznej polityki. Potem mamy krwawe katusze chłopstwa, czyli wielki skok naprzód, a potem dojdzie wielkie polowanie na czarownicę, czyli odpowiednik sowieckiej czystki, czyli rewolucja kulturalne. Oczywiście to wszystko będzie miało swoją specyfikę kulturową, ale trzeba oddać komunistom sprawiedliwość. Działali oni w drastycznie różnych kulturowo krajach, na katolickiej Kubie, prawda, w konfucjańskich Chinach, w buddyjskiej Kambodży. I wszędzie w tych krajach system na zupełnie różnym gruncie rodził identyczne wypaczenia. Prawda. To była natura samego systemu. A czymże był wielki skok? Jak Mao na niego wpadł? To wszystko doskonale wiemy, prawda? Jeżeli uznajemy marksistów za, bo często jest taka pokusa, żeby w nich rzeczywiście widzieć jako adeptów socjalizmu naukowego, czyli takiego, który z ołówkiem w ręku w oparciu o plan, o cyfry i dane przewiduje pewne wydarzenia, no to tutaj mamy całkowite przeciwieństwo. Pod szarą bluzą, zwaną mundurkiem, Mao biło przez cały czas serce romantyka. Mao był przekonany, że sama wola wystarczy, ażeby góry były przenoszone i żeby powstawały cuda. No i krócej mówiąc, rzeczywiście wynikało z tego, że entuzjazm mas jest nieograniczony. Żadne przez jej ogłowych ekspertów wymyślone, obiektywne rzekomo czynniki ekonomiczne powstrzymać go nie potrafią. Jeżeli się naprawdę chce, to bodźce materialne, godziwą wypłatę, wyżywienie, ubranie mogą zastąpić marksistowskie slogany i w takim razie można za jednym zamachem doprowadzić społeczeństwo do komunizmu, prześcignąć Wielką Brytanię i dogonić Stany Zjednoczone w produkcji. Prusa doznał iluminacji, prawda? I w zasadzie nic tego zakwestionować nie potrafił. I tutaj narzucono rzeczywiście krajowi odpowiednie wytyczne. No były to takie wytyczne, przy których bladły nawet pomysły Stalina w jego kolejnych 5 latach. A jak panie profesorze, wyglądał cały ten proces wielkiego skoku? Jak to się stało, że pochłonął aż tyle milionów istnień? Tej partia stała się ofiarą własnego systemu. Sam proces skoku jest dobrze opisany i udokumentowany, bo Chiny są obecnie państwem skorumpowanym, w którym, jak ktoś powiedział, za pieniądze nie można nabyć tylko jednego, to znaczy praw politycznych. Natomiast jeden z moich kolegów za sumę
końcu nie taką niebotyczną zdołał zakupić dokumentację małego, ale całego obozu koncentracyjnego położonego w chińskim Turkestanie, czyli można takie rzeczy zrobić. Wprawdzie centralne archiwa są dalej wybiórcze, dostępne, ale można penetrować archiwa prowincjonalne. Straty, rany, blizny, które spowodował skok, są też dość dobrze znane, a mechanizm był dość prosty, prawda, ponieważ całą ludność zagnano do prac quasi-przemysłowych, do wytopu stali w rodzaju małych pieców hutniczych, takich dymarek, które dymiły na naszych ziemiach w czasach rzymskich, prawda. W takim razie nie można było zebrać z pól skądinąd obfitnych plonów, te plony po prostu zgniły. Podczas kolejnego sezonu okazało się, że nie ma co jeść. A kiedy mówiłem o pułapce systemu, to polegał on na tym, prawda, że nikt nie ośmielił się powiedzieć przywódcy, że fantastyczne wyniki ekonomiczne, także jeśli idzie o zebrane plony, są zmyślone. Wobec tego partia wymyśliła podatki od wymyślonych zbiorów, prawda, które były odpowiednio obfite, powodując masową klęskę głodu. Masową klęskę głodu w sytuacji, kiedy żywność obiektywnie rzecz biorąc istniała. Była zamknięta w spichlerze, ale nawet wywożono ją do Związku Sowieckiego. I tutaj można rzeczywiście, niektórzy próbowali rozgrzeszać przywódców, no że cóż, prawda, no nie byli świadomi. No, nikt nie odważył się powiedzieć samemu Mao, że tak fajnie nie jest, dopóki się rzeczywiście okazało, że jest głód, to znaczy pojawił się Chiang Kai-shek z Tajwanu, pytając, czy nie mógłby, że słyszał, że jest niedobrze, to on za darmo dostarczy 100 tysięcy ton jarna, bo zdołał na swojej wysepce rozmiaru Holandii wyprodukować nadwyżki, które mogą wyżywić całe Chiny. Wtedy Mao złożył rodzaj samokrytyki, powiedział, że do głowy mu nie przychodziło, że żelazo i stal same nie chodzą, tylko że je trzeba transportować, że kraj pędził ku katastrofie, ale ostatecznie wszyscy się myli od czasu do czasu, nawet Marx, że być może na zbudowanie komunizmu trzeba jeszcze tysiące lat, ale wszyscy się uczą na błędach i wszyscy wydali się być bardzo zadowoleni. A czy Mao, jak prawdziwy, porządny romantyk, przeżywał jakoś to, że tyle milionów Chińczyków zginęło? No przecież jest zasadnicza różnica między nim a Stalinem. Stalin powtarzał, że śmierć jednostki to tragedia, śmierć milionów to statystyki. A Mao, niczym niedawno PSL podczas jednych wyborów, miał hasło: człowiek jest najważniejszy. Wie pan, no, w komunizmie często rzeczywiście mówiono w ten sposób. W NRD, a kraj ten nie był uważany za ojczyznę ludzi obdarzonych szczególnym poczuciem humoru, nawet wśród Niemców, istniał taki dowcip o miłości, prawda, komunistów do człowieka. On najkrócej mówiąc mówił o tym, jak, prawda, przybywa przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do Berlina Wschodniego, spaceruje po ogródku towarzysza Honeckera i widzi, że się pod jakimś krzakiem walają sztaby złota, pod innym sterty dolarów, a pod jeszcze innym grajdołkiem sterty jakiejś innej waluty. Pyta się zdziwiony, że leży tak to wszystko? Tak leży. Ale towarzyszu sekretarzu, przecież tak być nie może. No u nas, w naszym kraju złoto się trzyma w takim specjalnym miejscu, nazywa się Fort Knox. Tam są kraty, fosy, drut kolczasty, samoloty, karabiny maszynowe, bo to jest najcenniejsze dobro. A u nas nie, odpowiada Honecker. U nas takim najcenniejszym dobrem jest człowiek, prawda? Więc tak to wyglądało cenienie człowieka. No jak wiadomo, były takie sowieckie łagry, do których w swoim czasie, do pustych szybów kopalni, jednych takich, których pewnych członków rodziny carskiej kiedyś wrzucono na powolną śmierć, wrzucano zwłoki ofiar łagrów na przemian ze śmieciami, co skomentowano, prawestując znaną myśl Gorkiego, że człowiek to tylko brzmi dumnie, prawda? A Mao pod tym względem miał chyba jeszcze większe osiągnięcia niż Stalin. Ja, mając z nim do czynienia od lat, oczywiście na szczęście w formie pośredniej, odnoszę wrażenie, no, że był to osobnik będący takim idealnym przykładem psychopaty, bo często się mówi, prawda, że no, dyktatorzy sympatyczni nie mieli do najbliższego otoczenia, są okrutni dla milionów. A tutaj nawet tego najbliższego otoczenia w zasadzie nie widać, prawda, czy Mao potrafił być czarujący, jeżeli idzie o kontakty towarzyskie, natomiast brakuje w jego gronie takich ludzi, o których można byłoby rzeczywiście powiedzieć, że był do nich przywiązany, że ich lubił.
to pod tym względem dużo lepiej wygląda na przykład Hitler, który szczerze lubił niektórych swoich starych partyjnych towarzyszy. Owszem, prawda, kiedy bruździli przeciwko niemu, likwidował ich bez wahania, a na przykład takiego starego pijaka Roberta Leya bez przerwy tolerował po prostu dlatego, że miał do niego słabość i już. A tutaj jednak nie, prawda? No jeden z autorów przytacza taką znaną scenę, że kiedy przewodniczący Mao uczestniczy w przedstawieniu cyrku, jak wiadomo, sztuka cyrkowa należy w Chinach do najbardziej rozwiniętych na świecie, jest pokaz akrobatyki w wykonaniu dzieci. Jednemu z takich małych akrobatów się nie powiodło. Spadł on niemal, prawda, jak Ikar, syn Dedala, tuż przed trybuną Mao, zabijając się, rozbrygując wszędzie krew. Rodzina małego akrobaty, która była w towarzystwie, odchodziła od zmysłów, a Mao bił brawo, jakby nigdy nic, na nic nie zwracał uwagi, a teoretycznie no, mógłby zareagować po prostu, no, tak jak odruchowo reagujemy na nieprzyjemny wypadek, na jakieś krótkie spięcie, na zderzenie się dwóch samolotów. On tego po prostu nie odczuwał. To dla niego było nic. To był rzeczywiście wyjątkowy w sensie fenomenu biologicznego rodzaj człowieka, całkowicie obojętny na cierpienia innych ludzi. To była dla niego rzeczywiście jedynie statystyka. Wielki skok się kończy i co dalej? To nie zniechęca rzeczywiście Mao, to przeraża niektórych jego towarzyszy. Trudno powiedzieć, czy z motywów humanitarnych, chociaż nominalna głowa państwa Liu Shaoci pochodził ze wsi i podobno, prawda, podróżując do swoich stron ojczystych, przejął się tym, co opowiadali mu chłopi. Podobno niektórzy z towarzyszy Mao, sławny później Deng Xiaoping, nierzutki, ale rzutki towarzysz wielkiego przewodniczącego, który był obecny podczas tajnego referatu Chruszczowa jako przedstawiciel Chin, gdzie Chruszczow mówił co nieco o kolektywizacji. Ten podobno pojął, czym była naprawdę ta operacja i nie miał zamiaru, żeby w jakiejś mierze powtarzać jej w Chinach. I rzeczywiście towarzysze partyjni podjęli próbę odsunięcia Mao od realnej władzy, nie od formalnej, bo było to niemożliwe z uwagi na otaczający go kult, który stworzyli sami towarzysze partyjni, traktowali go, jak się skarżył później, niczym ojca rodziny na jego własnym pogrzebie, czyli czcigodna trumna, której się wszyscy kłaniają, ale której nikt o zdanie nie pyta. Próbowano go wymanewrować, stworzyć dla niego jakąś pozycję, która byłaby synekurą, podczas gdy formalna głowa państwa, czyli właśnie Liu, mający szczęście posiadać ładną, elegancką żonę, to nie było rzeczą bez znaczenia, ponieważ się okazało, że Mao też miał żonę, zresztą piątą z kolei, ale trzymaną zupełnie w odsunięciu od spraw kraju, a małżonka to okazała się mieć ambicje, więc Liu ze swoją małżonką, która pełniła honory faktycznej pierwszej damy Chińskiej Republiki Ludowej, stawał się faktycznym przywódcą partii i państwa, nie tylko formalnym, bo tym jak najbardziej był. I stąd próba odzyskania władzy, bo wielka proletariacka rewolucja kulturalna, która nie była ani kulturalna, ani proletariacka, to była właśnie taką próbą odzyskania przez Mao wszechwładzy, całkowicie udaną pod tym względem. Często się mówi, że owa rewolucja okazała się fiaskiem. Skądże znowu? Osiągnęła wszystkie cele, które zaplanował jej inicjator. Jeżeli ktoś, prawda, liczył na coś więcej, no to można powiedzieć, że nie rozumiał całkowicie marksizmu. Tym gorzej dla niego. No, pan profesor już uprzedził moje któreś tam kolejne pytanie, ale wracając tutaj właśnie do tego, co było po zakończeniu wielkiego skoku, a może jeszcze inaczej. Mówił pan, że Mao również był tutaj kult jednostki, był przedstawiany jako bóstwo, bożyszcze, jak zwał, tak zwał, ale czy ten kult był taki właśnie jak kult Lenina, kult Stalina, czy też kult Kim Il-sena w Korei? Czy są to jakieś elementy wspólne, czy raczej różne? Każdy z tych kultów miał swoją
specyfikę, przy czym tutaj należy najpierw oddać sprawiedliwość Leninowi, że oczywiście porównawczo można powiedzieć, że kult Lenina nie był tak bardzo rozpasany, ba, prawda, za życia samego Lenina w końcu nie przybierał on takich form wręcz orgiastycznych jak później, ale trzeba pamiętać, że kult Lenina był pierwszy i klawestując Krasińskiego, no oni z niego wszyscy, prawda, że rzeczywiście to było naśladowane i że sam Lenin, który jako jednostka był człowiekiem dość skromnym, ale można dodać, że skromny był także Hitler, skromny był także Stalin, nie potrzebowali oni, prawda, pierścieni diamentowych, nie potrzebowali srebrnych i złotych naczyń, wystarczyła im jedynie władza. Sam Lenin mówił, że taki kult jest przydatny, prawda, że nasi chłopi są materialistami, mówił, wieszają w domu ikony, zawieście Lenina, to uwierzą, że Lenin istnieje, czyli jak najbardziej nie był przeciwko otaczaniu go takim kultem, mógł być przeciwko takim elementom władzy, prawda, podobno się skarżył Dzierżyńskiemu, kiedy ten dla niego kupił nowe palto, że stare wystarczą, to zupełnie inna sprawa. Każdy z tych kultów miał swoją specyfikę. Czy można je porównywać? No, zazwyczaj ci, którzy obstawiają swojego bohatera, mówią, że przewyższył on poprzednika. Ja sam jeszcze studiując podręczniki szkolne mojej mamy, znalazłem tam hasło, że Stalin jest wyższy od Himalajów, prawda, głębszy od oceanu, bardziej jaśniejący od słońca. Wydaje się, że już bardziej nie można, prawda, odnośnie pochlebstw. Można ilościowo to uczynić rzeczywiście, co uczyniono w tym sensie, że no, obklejano domy, obklejano chałupy portretami mało w ten sposób, żeby gdziekolwiek się obrócić, no to on rzeczywiście był. Inna sprawa, że potem stwierdzono, że chciwi wieśniacy brali to po prostu jako tapetę. To było za darmo. Można było jak najbardziej z tego skorzystać. Z takiego samego, prawda, powodu, dla której rozchwytywano dzieła Breżniewa, że oprawa była podobno warta 2 ruble, ale, prawda, sam tom sprzedawano za kopiejki. Mogło się to wszystko opłacić. Konkurowano też w ilości znaczków, które można sobie było przyczepiać. W Chińskiej Republice Ludowej, podobnie jak w Związku Sowieckim do czasu, prawda, nie noszono orderów, nie noszono odznaczeń, ale można było sobie wieszać znaczki z Mao. I tutaj była pewnego rodzaju inwencja, ale ten kult rzeczywiście był rozpasany. I jeżeli szukać jakiejś różnicy, no to kiedy, prawda, mówiono, że Stalin jest największym poetą w ZSSR, no to należało tak rozumieć, że Stalin doskonale się zna na poezji, ale chyba jednak nie chodziło o to, że Stalin pisze lepsze wiersze niż Puszkin. Oczywiście, gdyby się nimi zajął, to na pewno tak by było, no ale jednak nie. Natomiast w wypadku Mao już to należało rozumieć dosłownie, jakim jest sen, który czerpał soki z obydwu gigantów. Z nami osobiście, nawiasem mówiąc, zresztą wszyscy trzej się spotkali w Moskwie podczas 70-lecia Stalina. Jak to bywa zresztą u Stalina, wszystko było zaugane łącznie z 70-leciem, bo sobie sfałszował w swoim czasie datę urodzenia. No to tam można było zobaczyć pewne mechanizmy, które faktycznie były jak najbardziej sowieckie w swojej formie i treści. Miały pewien chiński koloryt w tym, że tam śpiewano 10 tysięcy lat przewodniczącemu Mao, używając sloganu Wang Sui, który był używany w Chinach poprzednio tylko i wyłącznie w odniesieniu do chińskich cesarzy. No nie śpiewano tak nigdy Chiang Kai-shekowi. No to właściwie wszystko. No jeśli chodzi o pochlebstwa, no to nikt tego nie mógł przewyższyć. Natomiast rywalizacja w tych pochlebstwach nie dawała bezpieczeństwa w Chinach. To jest rzeczywiście ważna różnica. W Niemczech III Rzeszy zwolennicy Hitlera nie byli prześladowani. Wygląda to, takie twierdzenie wygląda na absurdalne, ale w Związku Sowieckim prześladowano zwolenników Stalina. Niektórzy byli rozstrzeliwani przez stalinowców, znosząc okrzyk „Niech żyje Stalin”, ale i tak byli rozstrzeliwani. Maoistowskich Chinach potrafiono zatłuc krzyczących „Niech żyje przewodniczący Mao” i już, prawda. Na tym polegała logika systemu. No brak logiki był logiką i już. A czy nie było tak jak właśnie w Korei za Kim Il-sena, że krzesełko jest miejscem kultu, ponieważ 20 lat temu przewodniczący Kim na nim usiadł. Ten ziemniak jest naszym rzeczą kultu, ponieważ 20 lat temu spojrzał na niego Kim Il-sen, ten kamień też, bo 20 lat temu go kopnął. No tak, no tak, no w miejscu, gdzie przewodniczący przyszedł na świat, przeostanie, no to rzeczywiście, ponieważ tłumy zwiedzały chłopską chałupę jego ojca, nawiasem mówiąc, była to chałupa całkiem niezłej jakości,
Według standardów przewodniczący urodził się w rodzinie prawdziwego kułaka, czyli prawdopodobnie gdyby żył w swoich czasach, gdyby u władzy zostałby zgładzony, prawda, jako przedstawiciel niewłaściwej klasy, ponieważ zwiedzających było za wielu, no to stworzono replikę w skali 1:1 obok i po pewnym czasie podobno nawet sami twórcy nie potrafili powiedzieć, która jest autentyczna, tak to czasem bywa. Natomiast jedna różnica jest ona istotna. No jak wiadomo, w Korei Północnej rządzi rodzina Kim Il-sena, prawda, i wszystkie najważniejsze stanowiska w partii są rozdysponowane wśród zwolenników klanu. W Chinach maoistowskich, podobnie jak zresztą w Związku Sowieckim Stalina, tak nie było. Rodzina samego dyktatora przechodziła różne koleje z zagrożeniem życia włącznie i w zasadzie mało zresztą nie miał szczególnie zażyłych stosunków rodzinnych pod tym względem. Jego stosunek do oficjalnych małżonek, nie mówiąc o innych przypadkowych, nie chciałbym powiedzieć miłości jego życia, zdolny on był do tego uczucia, tylko w specyficznej, dialektycznej formie, był bardzo rzeczywiście złożony. Jego dzieciom nie przyniosło to szczęścia, podobnie jak trójce dzieci Stalina. W zasadzie pewną krótkotrwałą, taką meteorytową karierę zrobił jedynie jego bratanek, zwany w pewnym okresie, w okresie rewolucji kulturalnej, małym czerwonym cesarzykiem Mandżurii, prawda, który miał pewne szanse na przejęcie pod nim władzy jako figura, bo się właściwie nazywał, będąc faworytem ostatniej żony mało osławionej Changqing. To on, prawda, miał otrzymać zezwolenie od KC partii, żeby przejrzał papiery zmarłego stryjka, żeby je uporządkować i zarchiwizować. Jak się należało domyślić, miał odnaleźć w tych rupieciach wskazówki o sukcesji, znacznie bardziej czytelne niż listek papieru posiadany przez rzekomo desygnowanego następcę Hua Kuofenga. Ale tutaj rzeczywiście bezpieka okazała się szybsza. W starym sporze komunistycznym, czy bezpieka rządziła partią, czy partia bezpieką, jedyna odpowiedź, jak zawsze, mówi, że partia rządziła bezpieką. Bezpieka pokazała swoje siły, no dopiero wtedy, kiedy przewodniczący zamknął oczy, wtedy można było manewrować o schedeł po nieboszczyku, ale wcześniej rzeczywiście niczego nie można było uczynić. Panie profesorze, a czym była czerwona książeczka? Miliony, dziesiątki milionów, czy setki milionów egzemplarzy? Była bestsellerem. Była bez wątpienia bestsellerem i co gorsza, żałosne, że jest nadal, prawda, można ją sobie sprzedawać, chociaż nigdy jej do końca nie przeczytał, bo chyba jest zresztą to niemożliwe, prawda, z rozmaitych względów. Kiedy byłem ostatnio w Chinach, to rzeczywiście jednemu z moich kolegów, bardzo poważnemu profesorowi, który jednak ma tą olimpijską wyższość, że się nigdy nie targuje, to wciśnięto za odpowiednią cenę egzemplarz czerwonej książeczki, chociaż można ją było za cenę kilkakrotnie niższą nabyć opodal, prawda? Nie mówiąc o tym oczywiście, że została ona wydana w języku polskim już w czasach Mao, wtedy był to posmak o owocu zakazanego, na pewno wyższej jakości literacko płody niż czerwona książeczka, a mianowicie poezję samego Mao. Był niezłym autentycznie poetą, na pewno lepszym poetą niż Adolf Hitler, malarzem. Wydano w Polsce bodajże w roku 1960. Mao jeszcze wtedy nie był całkowicie wyklęty, ale już był podejrzany i drukowanie przewodniczącego miało taki specyficzny smaczek, prawda, pokątnych, prawda, wyznawców, czy czytelników pokątnej literatury erotycznej. Była kiedyś taka, że jest tam coś, nie wiadomo co. No to się pojawiła rzeczywiście czerwona książeczka. Nigdy nie wiadomo, ile się policzyć, ile jej wydano, ale z całą pewnością w samych Chinach Ludowych no było tego ponad 700 milionów. I to prawdopodobnie tylko w języku ojczystym, to znaczy znakami chińskimi, a tłoczono ją, prawda, dla zagranicznych wielbicieli, potencjalnych wielbicieli. O dziwo, prawda, okazywało się, że chętni tej strawy przeważnie przebywali w Europie Zachodniej, bo na przykład afrykańscy dyktatorzy nie kryli, że od myśli przewodniczącego Mao to oni wolą jednak własne myśli i na to nabrać się nie dali. To jest to wszystko, co przeciętny Chińczyk powinien był wiedzieć o świecie, bo w czasach rewolucji kulturalnej w zasadzie zaprzestano tłoczenia innych książek. Nawet marksizm miano
znać tylko z tego źródła i na tym polegał fenomen, bo jednak prawda za Stalina w jego najgorszych czasach to oprócz dzieła marksistów wolno było jeszcze, można było kupić, drukować, czytywać na przykład antyreligijne diatryby Woltera czy Holbacha. Można było dostać Hegla, ponieważ uważany był on za dialektyka, a w Chinach niczego, oprócz przewodniczącego, można było, ale to już nie wszędzie, prawda, znaleźć owszem Stalina, prawda, jego najwierniejszego z ucznia albańskiego wodza Envera Hoxhę, a pozostałych nawet Kim Il-sena, to jednak już nie, prawda. Pamiętajmy, że nie są to dzieła zebrane Mao, jak najbardziej nazwa książeczka jest tutaj jak najbardziej właściwa. Są to złote myśli, wyimki, prawda, z dzieł przewodniczącego Mao, no i istotna do czasu była przedmowa, napisał ją marszałek Lin Piao, to on uznał, które cytaty są ważniejsze od pozostałych, a sam Lin był uważany za delfina, prawda, za następcę tronu. To w tego typu ustrojach nie jest rzeczą bezpieczną. Jak wiadomo, Stalin nigdy nie wyznaczył oficjalnego następcy, ale ci, którzy się przymierzali do takiego stanowiska, najczęściej marnie kończyli. No, następcą Hitlera miał być Hermann Göring i jak wiadomo, przeżył on swojego wodza tylko dlatego, że go wzięli do niewoli Amerykanie. Był już wtedy poszukiwany przez fanatycznych SS-manów, którzy mieli wykonać wyrok wodza na zdrajcę. Z takiego ustroja bycie desygnowanym następcą nie jest rzeczą dobrą. Potem pod koniec rządów Mao czerwone książeczki też okazywały się trefne. Z bardzo prostego powodu należało wydrzeć z nich przedmowę. Panie profesorze, te wszystkie absurdy po prostu maoizmu, które pan tutaj przedstawiał, no to zastanawiam się, czy tytuł Cesarstwo Cierpienia jest tutaj uzasadniony w tej książce, nie lepiej Cesarstwo Absurdu? Żaden z tych dowcipów, proszę pana, nie był śmieszny z chińskiego punktu widzenia. Fajnie się to opowiada z odpowiedniego dystansu. Nie dość, że było to w swoim czasie ogromnie szkodliwe, eufemistycznie rzecz mówiąc, to jeszcze wszechobecne kłamstwo zaszpuntowało głowy do tego stopnia, że Mao nigdy nie został odmitologizowany. I nie stanie się tak, dopóki istnieje formacja polityczna i dopóki istnieje partia, która się od niego wywodzi, ponieważ, jak wspomniałem, Mao nie miał swojego Lenina, do którego można byłoby nawiązać i w takim razie partia musiałaby przyznać, że wszystko od samego początku było błędem. Obecnie Mao dalej jest w Chinach wychwalany, ale o nieśmiertelnej sile jego idei mówi się jakby mniej i nie tłumaczy, na czym owe idee polegają. W zasadzie, prawda, chroni się jego reputację jako dzielnego patrioty i stratega wojskowego, za którego Chiny odzyskały potęgę i respekt międzynarodowy. Czy to jest prawda, to jest kolejna rzecz, ale tym się teraz nie zajmiemy. Mniej się o nim mówi jako o genialnym marksiście-leniniście, ale niestety jest czczony i w gruncie rzeczy młode pokolenie nie bardzo wie, czy też chce wiedzieć, na czym polegały w cudzysłowie jego zasługi dla Chin, a czasami uległ on dość typowemu losowi, jaki spotyka przywódców tej części świata. On jest gdzieniegdzie, prawda, hołubiony jako bóstwo dobrej podróży, prawda, taki jego podobizna, buźka, czasami dynda na przednich szybach samochodów w Chinach. W gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo, kto to był, co takiego zrobił, że był po prostu kimś ważnym. Partia nawiązuje do tego w bardzo okrężny sposób. Przypuszczam, że kiedy pojawi się kwestia stulecia istnienia samej partii, będzie się dużo mówiło o cierpieniach Chińczyków pod różnymi imperializmami, o tym, że się zgromadzili cnotliwi towarzysze, bez mówienia dokładnego o tym, jakie były później ich losy i dlaczego przedwcześnie żyć zakończyli, a potem się będzie mówili, że no obecnie Chiny są właśnie płodem marzeń tej feralnej trzynastki ludzi. Ale poza tym nie będzie się wsadzać nosa w niezbyt pachnący problem. Ten niezbyt pachnący zresztą pasuje w stosunku do Mao, który miał język wychodkowy i miał taką słabość do sformułowań dotyczących defekacji, prawda?
co było taką jego cechą charakterystyczną. Stalin, który tutaj nie należał do ludzi szczególnie wybrednych, był jednak zgorszony. A może nie zgorszony, zdziwiony, prawda, sposobem wyrażania się bratniego kolegi. Panie profesorze, szanowni państwo, z mojej strony tyle. Zapraszam do dyskusji. Panie profesorze, czym się różni maoizm od marksizmu, jakby nie było, i jest to pewna różnica, nie tylko wynikająca z kultury akurat, gdzie występuje. Wiąże się to przede wszystkim, jakby nie było, panie profesorze, bo był przecież moda na maoizm w Europie, pan zresztą to zaznaczył delikatnie, i nie tylko, a właściwie nie tutaj w Europie Wschodniej, bo ona była jako propagandowa, nie było w latach 60. i przełom, koniec i początek lat 70., ale przede wszystkim na Zachodzie. Nie tylko związany z książeczką czerwoną, bo to był tak zwany, no można powiedzieć, reklama pewnych rzeczy. To jest jedna sprawa. Druga rzecz jest taka, wpływ kobiet na politykę Chin to była znana sprawa, przecież do tradycji, jak nie było, należało cesarzowie Chin, to się liczyli z pierwszymi żonami, zresztą nie tylko oni, nie? Bo na przykład wpływ Liwi na Oktawiana to był znaczący, no, jednak wpłynęła że jej syn akurat był, a pasie w tym przypadku Oktawiana był cesarzem, ale to tak na marginesie tylko. I to jest jedna sprawa. I druga rzecz, i trzecia rzecz jest taka, ale to mi wleciało teraz z głowy i dziękuję przynajmniej za to. Przypomnę sobie. Czym się różni maoizm od marksizmu? No w samym pytaniu zawarta jest sugestia, że maoizm to nie marksizm. Tak mówili sowieccy przywódcy, którzy opowiadali, co to jest marksizm, prawda? Ale przecież byli inni tacy, którzy mówili, że stalinizm to nie marksizm, tylko wypaczenie. Na pewno maoizm jest odmianą marksizmu. Można tylko się zastanawiać, czym się różni od marksizmu kanonicznego, ale takie cechy charakterystyczne, no rzeczywiście były najbardziej widoczne podczas rewolucji kulturalnej, pomijając fakt, bo to jest inna sprawa, no że maoizm był popularny dlatego na Zachodzie, że po w dobie kompletnego wypalenia się ideologicznego Związku Sowieckiego młodzież Europy Zachodniej zwracała się ku egzotycznemu Wschodowi, który właśnie dlatego, że egzotyczny, zdawał się zapowiadać jeszcze jakąś szansę, podczas gdy karta sowiecka okazała się już całkowicie zgrana. Ta różnica polegała, najkrócej mówiąc, na tym, iż mało w przeciwieństwie od towarzyszy sowieckich wypowiadał się w ten sposób, jakby nie wierzył, że osiągnięcie komunistycznego błogostanu jest zapewnione raz na zawsze. Marx, jak wiadomo, mówił, że jak zostanie zbudowane społeczeństwo bezklasowe, no to już burżuazja nigdy nie wróci, bo jest obiektywnie rzecz biorąc skazana na zagładę. Podczas gdy mało nie ukrywa, że rewolucja kulturalna jest tylko małym ogniwem nieskończonej ilości dalszych reform i rewolt, że być może przyszłe pokolenie będzie chciało przywrócić kapitalizm. Wobec tego nie szkodzi, bo się pojawi kolejne pokolenie, które kapitalizm obali, że być może trzeba będzie walczyć jeszcze tysiące lat, że świat jest w ciągłym ruchu, lubi się on wdawać w dywagacje na temat bardzo odległej przyszłości, no że małpy zmieniły się w ludzi, a więc ludzie też się powinny zmienić w coś. To czerwona książeczka. Czy to możliwe, że tylko ludzie będą mieli nogi i ręce? Może konie, krowy też będą miały ręce i nogi? Kiedyś nie było nawet wodoru i tlenu, prawda? A być może, prawda, cała ludzkość przestanie istnieć. Ale mało dodaje radośnie, że z perspektywy, prawda, Układu Słonecznego to może byłoby wielkie wydarzenie, ale z perspektywy całego Wszechświata już nie. No, tego typu dywagacji rzeczywiście u Marksa nie ma. Tam osiągnięcie komunistycznej utopii, no to jest koniec dziejów, prawda, to jest rodzaj nowej paruzji, prawda, jest to milenium komunistyczne. Nie rozważamy, co będzie, bo tego się odwrócić nie da.
Marx mało zaczyna powątpiewać, a były pewne jego takie wypowiedzi mówiące, że no niedługo się spotkam z Marksem, prawda, to na łożu śmierci, sugerujące, że on w życie po śmierci wierzył, prawda. W każdym razie to są rzeczy takie bardzo charakterystyczne. A co do tego wpływu kobiet, no modne jest takie doszukiwanie się, ale ja jestem temu stanowczo przeciwny. Cywilizacja chińska jest jedną z najbardziej antyfeministycznych cywilizacji, jakie kiedykolwiek istniały, w porównaniu z takimi praktykami jak chińskie krępowanie stóp dziewczynkom, które uniemożliwiały im po prostu poruszanie się, to czasem usiłowano zestawiać, że no dobra, w Europie, prawda, też tłaczano dziewczyny w gorsety. Po pierwsze, gorset można było zdjąć, prawda? Po drugie, w gorsetach raczej wieśniaczki nie paradowały, prawda? Podczas gdy w Chinach w latach 30. Przybysze z Zachodu stwierdzali, że nie widzieli ani jednej kobiety powyżej pewnego wieku, czyli takiej, która była dorosła przed rokiem 1911, przed obaleniem cesarstwa, która nie miała zdeformowanych stóp. Tutaj ta podrzędna pozycja kobiety, która nie może od pana domu uciec w najzupełniej dosłownym z tego słowa znaczeniu, ponieważ nie może normalnie chodzić, jest rzeczą ogólnie znaną. Taka opinia o komunizm, że w Chinach, prawda, pędziły kobiety, w całych dziejach Chin jest znany tylko jeden, jedyny przypadek kobiety, która osiągnęła stanowisko rządzącej cesarzowej, cesarzowej Wu. Ona była obiektem marzeń, prawda, żony Mao Ciang-Ching, że nawet w ustroju komunistycznym może być cesarzowa. Natomiast nikt nie udowodnił, że którakolwiek z kobiet samego Mao, z jego pięciu kolejnych żon, czy też przypadkowych kochanek, miała jakikolwiek wpływ na jego decyzje polityczne. No chyba tylko w ten sposób, ale to jest niemal humorystyczne, że kiedy pod koniec życia Mao zżarty chorobą Lugeriga nie był w stanie poprawnie mówić, wtedy rzeczywiście wynajęto jego krajanki, młode wieśniaczki z Hunanu, które czytając ruchu walk, one musiały pochodzić z jego rodzinnych stron, żeby, prawda, interpretować pomruki w jego rodzinnym języku. No one rzeczywiście wyjaśniały partii, co przewodniczący mówi i po pewnym czasie te niepiśmienne smarkule uzyskiwały władzę niemal równą cesarzowym, ponieważ rzeczywiście partyjni oficjele je przekupywali, żeby zechciały one wyjaśnić w cudzysłowie, że mało powiedział to lub to, prawda, na rzecz któregoś z nich. Ale nawet one były ofiarami systemu, w zasadzie nim nie trzęsły. To w dziejach Chin republikańskich, w dziejach Chin niemaoistowskich można znaleźć portrety osoby, kobiet, które rzeczywiście wpływały na dzieje. To jest, prawda, żona Sun Yat-sena, Sun Qingling, to jest, prawda, jej siostra Mei Ling, która była żoną Chiang Kai-sheka. Tak, tutaj tak, rzeczywiście tak. W dziejach Chin komunistycznych to są postacie podrzędne. Jeżeli się na chwilę wynurzają, prawda, z tej mgły, to marnie kończą, jak wspomniana przeze mnie, torturowana i upokarzana żona nominalnego szefa państwa Liu Shaoqi. Tak. Panie profesorze, ja mam dwa pytania. Jedno, które biografie Mao dostępne w języku polskim pan poleca, tak pod względem merytorycznym, historycznym? I drugie, doktor Michał Lubina kiedyś stwierdził w radiu, że tak naprawdę i komunizm, i nacjonalizm japoński, to chiński, przepraszam, oczywiście Kuomintang, to były dwie odmiany nacjonalizmu, mocą którego chcieli Chińczycy odzyskać po tak zwanym, chyba to się nazywa stuleciu upokorzeń, pozycję znów wiodącą. I tak naprawdę wojna między komunistami i nacjonalistami to była tak naprawdę kłótnia w obozie nacjonalistów. Czy pan by się zgadzał z taką interpretacją? Dziękuję. Co o tej biografii Mao, to prawdę mówiąc, jak tutaj rozmawiałem nieco wcześniej przed naszym spotkaniem, to przyznam się szczerze, że nawet nie tylko w języku polskim, w języku angielskim, w języku francuskim, w języku rosyjskim, w tych językach, których czytam, nie potrafiłbym wskazać takiej książki, którą uznałbym za do końca udaną. Nie tylko dlatego, że póki co nie ma dostępu do wszystkich materiałów archiwalnych, ale że prace te wzbudzają takie czy inne zastrzeżenia. W języku polskim takiej pracy, w sensie także prac tłumaczonych, bo nie ma pracy autora polskiego, który by napisał pracę o Mao, po prostu nie ma, albo są to małe książeczki poniżej 100 stron pani Deli Davin, albo
prawda, są to biografie fotograficzne albo takie, prawda, które tutaj stoi przede mną, która jest pominąwszy wszystko inne dziełem dziennikarza, a nie historyka, który pisywał także na inne tematy i jako zdolny człowiek pióra wszystko ujął. Z tych, co można je w języku polskim znaleźć, to gdybym musiał coś wybrać, to powierzyłbym pracę bardzo kontrowersyjną, z rozmaitych względów krytykowaną, pióra Chang Zhung, czy Zhung Chang, dlatego że Chang to jest nazwisko, prawda, autorka. Jako obywatelka brytyjska, pisząc w językach europejskich, jak należy w naszym kręgu kulturowym, stawia imię przed nazwiskiem. W Chinach czyniła to osobno. Mówię o niej jako autorce, ponieważ chociaż współautorem jest jej mąż, Ian Halliday, to jednak jego rola polegała głównie na daniu poloru językowego w języku angielskim dla tej pracy. Książka ta była krytykowana i częściowo słusznie, dlatego że autorka nie jest historykiem, jest osobą z zewnątrz, jest pisarką, która przeżyła dzieciństwo pod rządami Mao, co zresztą właśnie wytaczono jako argument przeciwko niej, no, że jest osobą uprzedzoną, z całą pewnością tak, prawda, i że nie traktuje swojego bohatera obiektywnie, że z góry przystępowała do pisania pracy z negatywną myślą. Zapewne tak było, proszę Państwa, tylko jeżeli sobie przypominamy, jak był taki biograf Hitlera, nazywał się, nazywa, bo dalej żyje, David Irving, który nie pisał o tym swoim bohaterze czy antybohaterze w sposób negatywny, to właśnie dlatego, prawda, uważano, że jest antynaukowy. Tutaj, jeżeli ktoś pisał o Mao, nie kryjąc, że go nie lubi, to też właśnie był w ten sposób kwalifikowany. No jest to praca oparta na ogromnej ilości świadectw, także z Polski. Ona dotarła do pewnych person, które studiowały w komunistycznym Pekinie w latach 50. Jest to praca, która zawiera ogromne bogactwo materiału, chociaż zawiera mnóstwo sądów niedostatecznie sprawdzonych. Ale z prac dostępnych w języku polskim to na pewno tak. No i ten nacjonalizm. No często rzeczywiście pan doktor Michał Lubina jest badaczem ogromnie utalentowanym, który jednocześnie jest dobrym pisarzem. On jako człowiek pióra lubi używać takich efektownych figur retorycznych. Ja nie chcę być tu źle zrozumiany, ja także mam skłonność do tego rodzaju formułowania myśli, które czasami mogą być rozumiane nazbyt szeroko. Tutaj chodzi o zderzenie pewnych przeciwieństw. No, komunizm to internacjonalizm, prawda? A nacjonalizm to jest przeciwieństwo komunizmu. No więc jakże komunista może być nacjonalistą? Wniosek, że jeżeli jest rzeczywiście nacjonalistą, to jest fałszywym komunistą, a wiadomo, że nacjonalizm to coś złego, czyli rozszyfrowaliśmy i zdemaskowaliśmy X-a czy Y-a, nie był on wcale komunistą, chociaż był złym człowiekiem, tylko nacjonalistą był. Można się zastanawiać, czy Stalin był patriotą rosyjskim, bo gruzińskim chyba jednak nie, prawda? Jego syn mały Wasia miał kiedyś zawiadomić swoją siostrę Swietłanę, że a wiesz, dowiedziałem się, że nasz ojciec był kiedyś Gruzinem, prawda? I to było najlepsze skomentowanie tego epizodu w życiu generalissimusa. Można się zastanawiać, na ile, prawda, trzech koreańskich Kimów było komunistami. Jeżeli stwierdzimy, że nie byli oni komunistami, to właściwie kto z nich mógłby nimi być? Jedno jest prawdziwe w tym takim stwierdzeniu, że rzeczywiście, prawda, w Chinach komunizm rodził się w odruchu buntu wobec autentycznego upokorzenia kraju w czasie zależności od obcych mocarstw. Natomiast no, inspiracji poznawczej jest w tym niewiele. Tak samo możemy powiedzieć, że hitleryzm rodził się wśród autentycznych w Niemczech na sloju rozgoryczenia po przegranej wojnie i sytuacji, w jakiej się wówczas Rzesza znalazła. Ale nie jest to wszystko, co należałoby o tym ruchu wiedzieć. Gdyby ruch Mao był tylko nacjonalizmem, to z pewnością Chiny nie wyglądałyby tak jak dzisiaj. Gdyby był tylko zwyczajnym
nacjonalizmem. Komunizm był jednak ruchem zachodnim, prawda? Z punktu widzenia Chin nawet Moskwa leży na zachodzie i dzięki temu jest, znajdujemy w nim bez trudu cechy, które możemy znaleźć w nie tak odległych dziejach naszego kraju. Tutaj wspomniał pan profesor o tym no, takim rażącym braku empatii tam przy tych występach cyrkowych, prawda, że całkowita obojętność. Tak. Natomiast na ile ta cecha była jego indywidualną cechą, a na ile to jednak no, bardziej się mieściło w tej kulturze chińskiej, która no, w jakiś sposób może jest inna od naszych, no i na ile powiedzmy, no, powiedzmy trudno powiedzieć, żeby ludzie wtedy byli oburzeni, ale powiedzmy no, ten czyn był tak samo negatywnie oceniany, tak samo godny potępienia, jak to no, dla nas, powiedzmy, jak to ta sprawa wygląda. Dziękuję. Rzeczywiście miłą jest rzeczą zwalać wszystkie nas szokujące elementy na kulturę chińską. Rzeczywiście ludzie się różnią kulturowo i różnie reagują w pewnych sytuacjach, ale czy do końca. Kiedyś, prawda, przekonując Amerykanów, konkretnie znanego u nas z planu Marshalla, sekretarza stanu George'a Marshalla, który był w Chinach, ażeby pośredniczyć oczywiście bezskutecznie między komunistami a rządem Chiang Kai-sheka i który to Marshall wywodził, że sytuacja w Chinach no, jest w gruncie rzeczy podobna jak u nas w Stanach Zjednoczonych. U nas są demokraci i republikanie, się spierają, ale przecież potrafią się dogadać na gruncie interesu narodowego, więc dlaczego wy, Chińczycy, tego nie rozumiecie? Ci komuniści to wcale nie są komuniści. Jeden z załamanych, prawda, interlokutorów Chen Lifu mówi, że na całym świecie wrony są czarne. Dlaczego nie w Chinach, prawda? Mniej więcej jednak to wygląda podobnie. Chińscy komuniści są komunistami, są czerwoni, to nie są żadni, prawda, agrarni reformatorzy. Może oni piszą słupkami, ale to są slogany komunistyczne. Rzeczywiście, prawda, w Chinach pokazywanie tego, co się w naszym kręgu kulturowym nazywa słusznie czy nie twarzą Indianina, na którego obliczu nie drgnie ani jeden muskuł, zwany też nerwem, prawda, jest może jakoś szczególnie cenione, ale nawet w partii Mao można było znaleźć, i to bez większego trudu, prawda, jego własnych towarzyszy, którzy aż podobnej bezdużności nie okazywali. To był chociażby, prawda, jego krajan z Hunanu, marszałek Peng Tehuai, który się potem z nim mocno pokłócił, co się oczywiście nadal przykro dla niego skończyło. To był wspomniany Liu Shaoci. To byli ludzie, którzy absolutnie nie, kwestionując pryncypiów marksizmu, no widzieli, że w pewnych konkretnych sytuacjach no, wszystko to było niepotrzebne, po co się to wszystko dzieje. Są świadectwa, że Liu potrafił płakać, kiedy zobaczył, jak wygląda rzeczywiście jego ojczyste strony po wielkim skoku. Niczego podobnego nie zanotowano w wypadku Mao. Jego refleksje na wiadomość, że wszyscy umierają z głodu, są znane, że najgorsze, że cały świat będzie się z nas śmiał, więc należy, prawda, zataić rozmiary katastrofy. To w gruncie rzeczy tylko było istotne. Jakieś względy humanitarne? Absolutnie nie. To mu nigdy nie przychodziło do głowy. Pod tym względem jest to ewenement nawet w partii komunistycznej, wśród tak samo ortodoksyjnych komunistów. Zresztą w Chinach jest znana z czasów mandaryńskich tradycja samokrytyki, że tutaj popełniłem pewne błędy. W zasadzie Mao, jeżeli przyznaje się do błędów, to na tej to powtarza, że wszyscy się mylili, nawet Marx, a to oznacza mniej więcej tyle, co dla prawda, wierzącego chrześcijanina. No, że cóż, prawda, Jezus Chrystus w Ogrójcu też prosił, żeby odsunięto od niego kielich, czyli każdy ma chwilę słabości. Porównanie się do Marksa oznacza mniej więcej tyle, no, że jestem niewinny, prawda. Jestem absolutnie bezgrzeszny. Mało przed śmiercią nie ma żadnych refleksji, nic nie mówi, co zostawić jego bliskim. Nie prosi, żeby przyprowadzono żonę, nie prosi, żeby przyprowadzono dzieci, nie ma refleksji o wczesnym dzieciństwie, nie mówi o młodości, nie wspomina rodziców. W jego pokoju
nie wiszą portrety bliskich. Pamiętajmy, że Adolf Hitler ma w bunkrze portret matki, prawda? Że jednak Stalin od czasu do czasu o matce wspomina, o ojcu nie, prawda? Tutaj nic z tych rzeczy. On jest z tego całkowicie wypreparowany. No właśnie sobie przypomniałem. Panie profesorze, pan mówił o kulcie akurat, jakby nie było jednostki, ale czy nie uważa pan, że kult jednostka, szczególnie ten, który jest przy władzy akurat, to są na przykład, jest to cechą naturalną, bo historia przecież cały czas się opiera na kulcie jednostki od cesarzy normalnie starożytnych, jakby nie było, i po dzisiejszych, na przykład władców, powinien, no już tak należy, no kult był, jakby nie było Kennedy'ego. Nie? Fakt, że po śmierci, ale był. Jak nie było, to jest raz. I więc nie jest to nic nagannego, choć można powiedzieć, że nie jest to zawsze cechą pozytywną, wręcz ja uważam, że nawet jest to cecha negatywna. A drugie pytanie właśnie takie kończące, znaczy jeszcze mnie, czy nie uważa pan akurat, że z tą fascynacją Europy Dalekim Wschodem, no przecież nie tylko od Marco Polo, ale przecież przez jakby nie było po prostu najazd Hunów i tych wszystkich. To była jakby nie może nie fascynacja, ale zderzenie się z kulturą Dalekiego Wschodu. Czy nam to nie grozi na przykład powrót akurat, można powiedzieć, tak zwanego maoizmu, nie jako ideologii, ale jako ekspansji gospodarczej i pewnej kultury jako tej, która jest jedyna. Bo przecież jakby nie było, powrót, moda na marksizm powraca, nie? Jakby nie było, przecież były jakieś w Europie odsłonięcie przecież przy pomniku Karola Marksa, osoby znaczące z Europy, były jakieś tam jakieś spotkania, nie? Jakieś otwarcie tego wszystkiego. Dziękuję. Ja absolutnie nie widzę paraleli między kultem pewnych autorytetów. Społeczeństwo się musi upierać na jakimś autorytecie, aczkolwiek nie na kulcie bezkrytycznym, a tego, do czego dochodziło w państwach totalitarnych, zwłaszcza w ich komunistycznej odmianie. Najprościej można powiedzieć, że różnica polega na tym, że jeżeli się uznawało autorytet króla, nawet absolutnego, jak we Francji Ludwika XIV, czy powiedzmy autorytet prezydenta w Stanach Zjednoczonych, to król rządził, ponieważ był królem, a dyktator rządził, ponieważ był genialny. I to była różnica, prawda? W wypadku monarchy był to kult stanowiska. We Francji, gdzie król nigdy nie umierał, szanowało się go nawet, jeżeli cierpiał na pomieszanie zmysłów, co się niektórym władcom zdarzało, albo był małoletni, czyli w związku z tym, prawda, nie mógł mówić rzeczy bardzo dorzecznych, chociaż się go tak samo całowało po rękach, ponieważ takie było jego stanowisko, taka była cześć dla monarchy, który jest potomkiem świętego Ludwika, który otrzymał, prawda, olej kononacyjny z nieba od samego Ducha Świętego, który otrzymał od Boga dar cudownego leczenia skrofułów, aczkolwiek nikt nie ma wątpliwości, że jako człowiek jest to być może, czasami są uderzające dowody, że tak jest, człowiek grzeszny. Natomiast w wypadku, prawda, dyktatora komunistycznego on nie mógł mieć żadnych wad i ponieważ była to postać charyzmatyczna, która zawsze miała rację. Znane jest pytanie Ludwika XIV, a któż był największym poetą za czasów mojego panowania? A Molière, najjaśniejszy panie, nie sądziłem, odpowiada monarcha, ale mówi do rozmówcy, ale przecież pan się na tym zna lepiej niż ja, prawda? Król główny, lokator Wersalu, nie uznaje, że jest absolutnym autorytetem we wszystkich kwestiach. Zresztą wiadomo, że nie jest wszechwładny, nawet francuski król absolutny nie mógł zmienić następstwa tronu, nie mógł nawet mianować następcą tronu młodszego syna przed starszym i tak dalej, i tak dalej. Były pewne fundamentalne prawa królestwa, a kiedy swojego wnuka Filipa de Gaweńskiego, który został królem w Hiszpanii, na mocy traktatów zawartych z mocarstwami odsunął od sukcesji we Francji, żeby nie doszło do komasacji tych tronów, natychmiast parlament paryski zaksięgował, że jest to nielegalne i nieważne, ponieważ prawa francuskie nie przewidują, aby legalny potomek królewski mógłby zostać odsunięty od tronu. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie czym innym, jest przydawanie pewnym, prawda, ludziom nad
naturalnych cech, a jednocześnie panowanie całkowitego bezprawia. Łatwo jest mówić, że konstytucje komunistyczne były naruszane, ale w wypadku konstytucji Chin ludowych dochodzi do pewnego posunięcia się do ostateczności. Za czasów Mao nie są respektowane nawet te postanowienia konstytucji, które mówią o periodyczności zbierania się parlamentu i organów najwyższej władzy. Za czasów rewolucji kulturalnej parlament nie zbiera się ani razu. Nie wiadomo dlaczego. Odbywa się zjazd partii, raczej jest komunikat, że się odbył, bo się odbył w całkowitej tajemnicy, co jest fenomenem w dziejach partii rządzącej. Tak się zdarza, prawda, kiedy partie są nielegalne, kiedy działają w podziemiu, a tu nagle, prawda, okazuje się, że jest jak jest, prawda. Mamy do czynienia z innymi cudami, zawieszane są prawa natury. Król Francji mógł czynić cuda jedynie, prawda, podczas koronacji. Mógł, ale nie musiał, prawda. Chodzi natomiast drogieją, czytając czerwoną książeczkę, prawda. Ci ludzie operują, chociaż są analfabetami dzięki tejże książeczce, a uczeni, wczytując się w nią, doznają iluminacji. Więc to jest coś zupełnie innego, prawda, niż szacunek dla króla, prezydenta, premiera. Czy w Europie odżywa kult? No istnieje fascynacja marksizmem spowodowana generacją, która obecnie rządzi w Europie Zachodniej. I tak się składa, że znaczna część tych ludzi miała swoją przygodę z marksizmem w roku 1968. Skutki są oczywiście widoczne. Mamy takie wyczyny jak bądź co bądź prawicowego prezydenta Francji Jacques'a Chiraca, który odsłania tablicę pamiątkową na dawnej fabryce Renault, że tutaj, prawda, kiedyś bywał, bo absolutnie nie można powiedzieć, że pracował zarobkowo, true and life, prawda, wybitny komunista. Natomiast czy nam grozi decydywa chińszczyzny? Chyba nie, prawda, że to jest jednak co innego niż czasy przewodniczącego Mao i jego myśli. Może też na swój sposób szkodliwe, ale jednak nie to. Czerwona książeczka, no to jest to bełkot, proszę Państwa, jeżeli ktoś mi nie wierzy, proszę sobie otworzyć, no to są takie myśli w rodzaju bez góry nie ma dołu, bez dołu nie ma góry, bez końca nie ma początku, a bez początku nie ma końca, prawda? Nie sposób przełknąć całego posiłku jednym haustem, trzeba kilkoma kęsami. To się nazywa rozwiązania stopniowe, no tego nie można zakwestionować, że jest to prawda, ale nie trzeba być filozofem, żeby do tego dojść. Natomiast obecne Chiny mogą być niebezpieczne, mogą być nieprzyjemne jako wielkie mocarstwo, natomiast swoje sukcesy zawdzięczają idealnemu odwróceniu się od wszystkiego, co Mao planował i wymyślił, i są w znacznej swojej mierze w tym, co się im udało. Na pewno udało się im wiele rzeczy, raczej, prawda, kontynuacją pomysłów jego arcyrywala Chiang Kai-sheka niż Mao Zedonga. To przecież Deng Xiaoping mówił, że naszym wzorem powinien być Tajwan, naszym wzorem powinien być Singapur. O Marksie, Engelsie, Leninie, Stalinie nie wspominał, a o przewodniczącym Mao cytował swojego towarzysza partyjnego Chen Yuna. No tak, że gdyby przewodniczący Mao zmarł w roku 1949, to byśmy powiedzieli, że to był bohater naszego ruchu, który tam walczył z przeciwnikami komunizmu. Kiedyby zmarł w roku 60, czyli po wielkim skoku, no to byśmy powiedzieli, że popełnił grube błędy, ale mimo wszystko zasłużył się ojczyźnie. No ale przecież zmarł w 76, no cóż my możemy zrobić, prawda? No to mówił w zamkniętym gronie. Witam. Panie profesorze, mam takowe dwa pytania. Pierwsze jest spowodowane tym, że czytałem dwie książki, jedną o Chiang Kai-sheku, drugą o wojnie komunistycznej z siłami nacjonalistycznymi. Szczerze mówiąc, po tych dwóch książkach niespecjalnie mądry jestem, jeśli chodzi o to, dlaczego komuniści wygrali. Generalnie z punktu widzenia, trochę się tym interesuję, militarnego, właściwie wygrać nie mogli. Nacjonalistyczne Chiny miały przytłaczającą większość terytorium, nowoczesną, jak na tamte warunki, armię wyszkolonych przez Brytyjczyków i częściowo Amerykanów, nawet lotników, teoretycznie wygrać nie mogli, ale wygrali.
Więc to jest pytanie, które ma jakby takie dwa jakby podpytania. Jaka w tym była zasługa samego Mao? I druga rzecz, jak to się stało, że Amerykanie w kluczowym momencie, już nie pamiętam, czy to był 46, czy 47, odcięli nacjonalistów od broni, czyli od części zamiennych i całej reszty, no czyli generalnie skazali ich armię na walkę w sposób tradycyjny w Chinach, czyli na piechotę. I to jest pierwsze pytanie. To drugie pytanie jest takie może trochę dziwne. Dlaczego Mao i komuniści zachowali wymysł chyba mandżurski, tak mi się wydaje, czyli tego narodu chińskiego składającego się z tych kilku narodów, czyli podstawy i tych czterech małych gwiazdek. No bo właściwie tak naprawdę te narody są malutkie poza Ujgurami bodajże. Skąd się wzięło właśnie to dalsze trwanie tego narodu głównego i tego jakby składającego się z tych kilku części, czyli tam no, tych małych gwiazdek na fladze? Może od końca. Te małe gwiazdki na fladze, o ile ja wiem, bynajmniej nie reprezentują innych narodów niż narodowość Han. One reprezentują klasy społeczne, czyli klasę robotniczą, prawda, chłopów, inteligencję reprezentują początkowo, tak jak mówiono, narodową, czyli wrogą imperialistą burżuazję, co w czasach Mao wytarto w tym sensie, że kapitaliści na kolanach błagali, żeby wreszcie partia znacjonalizowała ich majątki, a kiedy Mao odmawiał, błagali znowu, w końcu skutecznie. Teraz rzecz reaktywował, prawda, jeden z poprzedników obecnego wodza Jiang Zemin, kiedy prywatnych przedsiębiorców z powrotem przyjął w szeregi partii komunistycznej. Natomiast jeśli idzie o te pozostałe narody, czy one są takie malutkie? No, trzeba znać miarę chińską. Czy w Europie naród 15-milionowy jest narodem miniaturowym? 15 milionów to jest naród Chuang, prawda, narodowość pokrewna Tają. Ponadto musimy pamiętać, że chociaż te narody to promile mniej, prawda, niż przy najbardziej optymistycznych dla tych narodów szacunkach mniej niż 10% mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej, to jeszcze nie tak dawno no, zamieszkiwały one połowę terytorium państwa na skutek specyficznego rozrzutu zaludnienia w Chinach, że chiński Dziki Zachód, Daleki Zachód, że Tybet, chiński Turkestan, to były terytoria prawie wcale przez Hanów nie zamieszkałe. Teraz się to rzeczywiście zmieniło. Czemu tak utrzymywano? Różnica się polegała na wzorcach sowieckich. Jak wiadomo, pomysł sowiecki był taki, że Związek Sowiecki jest Unią Niezależnych Narodów i początkowo, przypomnijmy, że Polska podpisywała pokój w Rydze osobno z Rosją Sowiecką, a osobno z Ukrainą Sowiecką, czyli z dwoma niepodległymi krajami, przy czym jeszcze teoretycznie Rosja Sowiecka reprezentowała trzeci kraj niepodległy, Białoruś Sowiecką i dopiero w roku 1922 powstał Związek Narodów z prawem do wystąpienia włącznie. Pierwsze pomysły konstytucyjne w Chinach z lat 20., kiedy partia komunistyczna była jeszcze nielegalna, ale były obszary, gdzie rządziła faktycznie w interiorze kraju, mówiły, że będzie podobnie, prawda? Powstaną republiki tych narodowości niechińskich do oderwania się włącznie, ale już potem objąwszy władzę Mao nie był taki naiwny i tą możliwość o wystąpieniu z konstytucji skreślił. Trzeba pamiętać, że Chińska Republika Ludowa miała cztery konstytucje, po czym trzy z nich w ciągu sześciu lat po roku 1976, co jest ewenementem, bo zauważono później, że no, dowcip Stalina wymyślony w tym celu, żeby szantażować państwa zachodnie, że rzekomo niepodległa Ukraina, niepodległa Gruzja, niepodległa Armenia wysuwają bez wiedzy i zgody Moskwy roszczenia terytorialne wobec Turcji. To był rok 1946, prawda? Okazało się, że historia śmiała się ostatnia, że nikt nie mógł tego, że w okolicznościach nieprzewidywanych klauzula ta posłużyła do wystąpienia ze związku i do rozpadu państwa. Że na to pozwolić nie można, prawda? I wobec tego istnieją tylko republiki autonomiczne, które są, prawda, nieodłączną częścią państwa chińskiego i że te narody są
w jakimś sensie, prawda, niemal mistycznym częścią narodowości Han, które zawsze, prawda, porównywano to w tym sensie, że no istnieje pewna grupa narodowości, która jest takim związkiem powsze czasy i tylko w ramach tego związku, no od czasu do czasu ktoś tam był na czele. No więc na przykład była taka epoka w dziejach Chin, kiedy na czele stała dynastia mongolska. No ale Mongolia, prawda, przynajmniej wewnętrzna, jest nieodłączną częścią Chin. To prawda, istnieje też niepodległe państwo mongolskie, ale jest to haczyk, żeby w przyszłości się do tego wszystkiego dobrać. Przywódcy komunistyczni nie mogą postąpić inaczej, ponieważ inną możliwością byłby rozpad kraju, prawda? Byłby rozpad kraju, zresztą w tym kontekście należy widzieć umizgi do Tajwanu, że zróbmy jakąś federację, jedno państwo, dwa systemy, prawda? A w takim razie pada pytanie, jeżeli takie możliwości oferujecie własnym rodakom, którzy się nie różnią kulturą, nie różnią się językiem, to w takim razie dlaczego nie zrobicie federacji z narodowościami, które nie mają nic wspólnego z narodowością Han, z Ujgurami, z Tybetańczykami? No właśnie nie można tego zrobić. Chińska Republika Ludowa w przeciwieństwie od Związku Sowieckiego federacją nie jest. Jej przywódcy zrobią wszystko, póki co, żeby nią nie była. Natomiast pana pierwsze pytanie, no na ten temat napisano grube księgi, ale można oczywiście w pewnym sensie żartując odwołać się do definicji, którą dał Ronald Reagan, który mówił, że istnieją proste odpowiedzi, nie ma tylko łatwych odpowiedzi. Dlaczego komuniści wygrali w wojnie domowej? Otóż mieszkańcy Europy Zachodniej, zwłaszcza autorzy anglosascy, zdają się wierzyć w swoich analizach, że wojna domowa to jest taki zbrojny ekwiwalent demokratycznego głosowania. To znaczy, że jeżeli, prawda, któraś ze stron ma słuszność moralną, no to musi wygrać wówczas, no bo ma poparcie narodu, głębokich mas, prawda, nadziei, pragnień i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś wygrał, to znaczy, że był popierany przez szerokie masy. Ja lubię, jeżeli ktoś mi daje ten typ myślenia, a czy serwuje ten typ myślenia, a przeważnie są to autorzy lewicowi, rzucać pytanie. W takim razie, jeżeli wygrał Franco, to on był pewnie popierany przez ogromną większość Hiszpanów, a nie, nie, skądże znowu, pada wtedy przerażone zapewnienie. Odpowiedź jest prosta. Komuniści wygrali dlatego, ponieważ oni wygrali decydujące bitwy podczas tej wojny. A wygranie bitwy nie zależy od moralnej słuszności, podobnie jak zresztą w rosyjskiej wojnie domowej, która jest takim analogicznym swego rodzaju doświadczeniem, zależy od dowodzenia, od organizacji, o tym, w jaki sposób to ciało, które prowadzi wojnę domową, jest sformowane, w jaki sposób wymusza posłuch, prawda, na tych, na których posłuch zamierza wymusić, a w związku z tym widzimy, że Republika Chińska pod rządami Chiang Kai-sheka była tworem pod wieloma względami niezbornym, źle zorganizowanym, chaotycznym, które w dodatku doznało druzgoczących, może nawet śmiertelnych ciosów podczas inwazji japońskiej, tutaj, która trwała lat 8. Tutaj przytoczę tylko jedną cyfrę. No, w roku 1936, czyli przed inwazją Japończyków, jeden żołnierz rządowy, żołnierz na jednego żołnierza komunistycznego, żołnierza Mao, przypadało 60 żołnierzy rządowych. No, przy takich proporcjach wojny domowej, inaczej niż na odległych kresach, żeby się utrzymać dzięki możliwościom terenowym, prowadzić nie można. Po odejściu Japończyków ten stosunek sił wynosił już nie 1:60, tylko 1:3, prawda? Armia japońska zniszczyła w znacznej mierze budowane przez Chiang Kai-sheka państwo, zrujnowała budowaną przez niego armię, zabiła najlepszych i najbardziej kompetentnych oficerów, których trzeba było zastąpić powoływanami ad hoc, prawda, ludźmi z awansu lub z poboru, i sprawiła, że na lokalnym teatrze działań wojennych komuniści najzwyczajniej w świecie mieli przewagę liczebną, bo ten stosunek 1:3, no zapomina, że jednak Chiang Kai-shek musiał zostawić jakieś garnizony w twierdzach, musiał zostawić wojska w Chinach południowych i tam, gdzie rzeczywiście walczono, stosunek sił był mniej więcej równy. Japończycy zniszczyli lada jaki chiński
przemysł, zniszczyli na początku wojny chińskie lotnictwo, zresztą w całości dysponujące płatowcami produkowanymi za granicą. W Chinach Narodowych nie było ani jednej fabryki, która mogłaby zbudować samolot, czołg czy chociażby ciężarówkę. Natomiast armia sowiecka przekazała ze swoich zapasów w Mandżurii, ze zdobytych zapasów pojapońskich komunistom samych samolotów prawie 1000. Czyli się okazywało, że późniejsze przechwałki mało, że myśmy mieli tylko motykę i karabin, prawda, a imperialiści mieli wszystko, są całkowitym zaprzeczeniem rzeczywistości. Chińska wojna domowa była zderzeniem dwóch regularnych armii, absolutnie nie wojną partyzantki z uzbrojoną po zęby regularną armią rządową, w których o zwycięstwach zdecydowała siła ognia artyleryjskiego, a nie motyka i karabin. Tak to wszystko wyglądało. Owszem, armię rządową mogliby podeprzeć jedynie Amerykanie. Tak się złożyło, że tego nie zrobili. Dlaczego, prawda? Dlatego, że najkrócej mówiąc, w Waszyngtonie nikt sobie nie wyobrażał tego rezultatu, jaki w końcu wypadł. To znaczy, że komuniści mogą całkowicie opanować Chiny i stworzyć, prawda, na ich miejscu monolitycznego, zarządzanego centralnie kolosa. Trzeba pamiętać, że wojna domowa w Chinach nie trwała w latach 46-49, tylko że armie pod taką lub owaką flagą walczyły w Chinach od roku 1911. Całe pokolenie w Stanach Zjednoczonych wyrosło w przekonaniu, że w Chinach bez przerwy się biją, tak mniej więcej, jak uwzględniając wszystkie proporcje, że bez przerwy się biją w Afganistanie, jeden jest górą, prawda, a nim zdążymy zapamiętać jego personalia, to jest usuwany przez innych i uważano, że albo Chiang Kai-shek pokona komunistów, albo, bo prawdopodobnie to się nie stanie, kraj ten popadnie w jeszcze większy chaos, jak dzisiaj Somalia czy Afganistan, Wataszkowie będą rządzili w poszczególnych prowincjach, no ale się nie wyłoni żaden, prawda, ostateczny zwycięzca. Wobec tego Amerykanie strofowali centralny rząd chiński, czy strofowali obie strony, ale realny wpływ mieli tylko na jedną stronę konfliktu, na Chiny narodowe. Wprowadzili swoje embargo, żeby pogrozić palcem Chiang Kai-shekowi, a kiedy się okazało, do czego to wszystko doprowadziło, było już za późno. Żaden plan na wypadek zwycięstwa komunistów w Chinach nie istniał, ponieważ uważano, że było to skrajnie nieprawdopodobne. Można jeszcze powiedzieć, jeszcze był taki czynnik ludzki, no prezydent Truman, który nie przewidywał, że zostanie prezydentem. W końcu kandydował tylko na wiceprezydenta i to w dodatku w ostatniej kadencji Roosevelta, który jak pamiętamy, no prezydent był 4 razy wybierany prezydentem, ale w 3 kadencjach to nie Truman był zastępcą głównego lokatora, który był politykiem z prowincjonalnego stanu Missouri. Dość miał problemów z Europą, żeby się jeszcze miał zajmować Dalekim Wschodem. Zawierzył tutaj ekspertom, którzy się okazali ekspertami niezbyt kompetentnymi. No, skutki tego zaniedbania okazały się dopiero po latach. Dzisiaj śmiało można powiedzieć z perspektywy obecnego roku, że dopuszczenie do powstania komunistycznych Chin jest największą porażką w dziejach amerykańskiej polityki zagranicznej od powstania tego państwa. Co do tego się nie waham, bo zwycięstwu komunizmu w Rosji Stany Zjednoczone zapobiec nie mogły, bo się wtedy tym nie interesowały, były ważniejsze sprawy, wojna światowa, w której brały udział. Natomiast zwycięstwu komunistów w Chinach zapobiec w Waszyngtonie, z Waszyngtonu można było. Sprawę tą przegapiono. Skutków odwrócić się, no przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, nie da. Ja powiem tak, jak na spotkaniu w klubie wtorkowym, strasznie mało dzisiaj było wątków polskich, prawie w ogóle ich nie było. Poza tymi zmiankami rzeczowna książeczka się ukazała po polsku na początku lat 30. Dlatego ja bym chciał taki wątek mały wprowadzić tutaj, polski. Pytanie mam tego rodzaju. No w latach 60., jak ten komunizm chiński zaczął się bardzo różnić od komunizmu sowieckiego, to
Chińczycy podejmowali pewne próby rozpowszechnienia tej swojej wersji komunizmu na świat. Powstało na przykład, powstały różne sekcje językowe Radia Pekin, polska wersja dopiero w roku 68. Nie wiem, kiedy były wcześniejsze, ale była taka postać, taki trochę mówiąc żartem, taki dysydent komunistyczny polski, Kazimierz Mijal, który... No on się za żart nie uważał, prawda? W pewnym okresie był całkiem poważny i traktowanym działaczem. No nie, ale po roku 56 on generalnie tak. Bardzo się pokłócił z Gomułką, z tym nowym układem komunistycznym i zerkał, to może mało powiedziane, sympatyzował z komunizmem albańskim i chińskim, prawda? I taki wierszyk mi się przypomniał, jak kiedyś tą postacią się interesowałem, Kazimierza Mijala. Wierszyka nie pamiętam, zaczynał się w każdym razie tak. Pod sztandarem Mao Tse znacznie lepiej niż w KC. Jakoś to leciało dalej, nie pamiętam. W każdym razie pytanie moje jest takie, no, czy Kazimierz Mijal, bo wiem, że on w Chinach bywał, chociaż nie wiem, czy za życia Mao Tse, czy dopiero po śmierci. Wcześniej bywał na pewno w Albanii, która z Chinami mocno sympatyzowała, tymi maoistowskimi. Pytanie jest tego rodzaju, czy tego typu postacia Kazimierz Mijal był jakoś poważnie traktowany w Chinach przez Mao Tse, czy bywał blisko kręgu władzy, czy raczej był takim, no, takim osobnikiem, który bywał tam, pokazywał się, ale nie był poważnie traktowany. No, pan się Chinami zajmuje od lat i coś na ten temat może ciekawego powiedzieć. Mówię, ja tej postaci już słabo pamiętam, kiedyś się nim interesowałem, ale dzisiaj bym chętnie coś na ten temat usłyszał. Dziękuję. Ja się zajmuję stosunkami międzynarodowymi, nie Chinami jako takimi. Nie mogę się zajmować całkiem i dogłębnie Chinami z bardzo prostego powodu. Nigdy nie ukrywałem języka chińskiego. Nie znam i już się raczej go nie nauczę. Natomiast odnośnie Kazimierza Mijala, który zresztą zasługuje na swoją naukową biografię i ktoś się może do tego wreszcie zabierze. Sam mało interesował się w niewielkim stopniu, trzeba to powiedzieć, polityką zagraniczną. W zasadzie nie oddzielał jej od propagandy. Byli ludzie w jego otoczeniu, którzy się nią zajmowali bardziej, przede wszystkim wieczny dożywotni premier Chu Enlai, który bardzo długo był również ministrem spraw zagranicznych, który znał języki obce, a przede wszystkim znał z autopsji kraje Europy Zachodniej i Japonii, podczas gdy sam Mao opuścił terytorium Chin tylko dwa razy, za każdym razem do Związku Sowieckiego, raz wezwany tam przez Stalina i drugi raz na okrągłą rocznicę bolszewickiej rewolucji. Trudno powiedzieć, co Mao sądził nie tylko o Mijalu, ale co naprawdę myślał o maoistach południowoamerykańskich, maoistach nepalskich, maoistach indyjskich, maoistach indonezyjskich. Ten przykład indonezyjski jest szczególnie ciekawy, bo była to najpotężniejsza, licząca miliony członków, najliczniejsza, nierządząca komunistyczna partia Azji, którą właściwie Mao wystawił w ten sposób, że doprowadził w roku 1965 do jej całkowitej masakry przez generała Suharto i wyglądało na to, że niezbyt się przejął jej losem. Wydaje się, że jeżeli można spekulować, to postawa Mao wobec Kazimierza Mijala była pewną funkcją jego pomysłów wobec Albanii. Dlaczego to państwo było dla Chińczyków ważne? Albania miała znaczenie przede wszystkim propagandowe. Pamiętajmy, że Albania była członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Chiny aż do roku 1971 nie. Miejsce Chin zajmowała tam Republika Chińska na Tajwanie. Maoistowskie slogany głosili z trybuny ONZ Albańczycy. Pamiętajmy, że Karta Narodów Zjednoczonych jest taka, że materiały dostarczone przez dowolną delegację, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Republika Nauru o 5 tysiącach mieszkańców, są tak samo równoważnymi oficjalnymi dokumentami ONZ, czyli była to trybuna, z której Mao i jego ludzie mogli, prawda, głosić takie poglądy, jakie chcieli. Na tym Albania miała takie szczęśliwe położenie geograficzne, że z krajami Układu Warszawskiego nie graniczyła. W związku z tym, prawda, wariant czechosłowacko-węgierski nie mógł być tutaj zastosowany. W związku z tym było bardzo sympatyczne głosić, że w kraju europejskim mieszkańcy Chińskiej Republiki Ludowej nie bardzo się orientowali, jakie kraje w Europie się znajdują. Znajduje się państwo, które, prawda, o starożytnym rodowodzie
iliryjskim, które podziela myśli przewodniczącego Mao. Natomiast sam Mao nie przywiązywał do tego większej wagi. Jeżeli już, to było to podporządkowane jego walce ze Związkiem Sowieckim. Tutaj pewne tendencje dają się bezbłędnie oczywiście wyczuć. Zwróćmy uwagę, że Chińczycy w roku 1956 w zasadzie się godzą na zmasakrowanie przez Sowietów powstania węgierskiego, że po pewnych wahaniach uznają, że było to słuszne i sprawiedliwe. Natomiast interwencję w Czechosłowacji w roku 1968 Mao już potępia, aczkolwiek komunizm czechosłowacki w wykonaniu Dubčeka musiał uchodzić z punktu widzenia ortodoksyjnego z najbardziej wyuzdany rewizjonizm, odstępstwa od prawdziwych zasad Marksa i tak dalej. No ale cóż z tego, skoro to był rok 68, za chwilę dojdzie do starć granicznych nad Usuri, prawda? W zasadzie wszystko, co antysowieckie, jest dobre. Niedługo się pogodzimy nawet z arcykapitalistą Nixonem, a jeżeli mamy coś mu do zarzucenia, tym wszystkim imperialistom z Waszyngtonu, to głównie to, że nie są oni dostatecznie antysowieccy. Tutaj rzeczywiście Mao jest pragmatykiem aż do bólu. Chociaż na pewno z drugiej strony miło jest słyszeć dmuchanie ideologiczne żagle. Zauważmy, że kiedy umrze przywódca, kiedy jego następcy przestaną się zajmować głupotami, tak jak mówi Teng, no to Albańczycy zrywają z Chinami i wtedy właściwie Kazimierz Mijal, jego niego wyjściem jest tylko Tirana, a później podziemny, prawda, poniekąd, prawda, w konspiracji powrót do kraju. Można oczywiście znaleźć pewne inne polskie elementy w życiorysie Mao, łącznie z najgłośniejszą legendą, że interwencji chińskiej zawdzięczaliśmy uniknięcie sowieckiej inwazji podczas października. Dzisiaj dokumenty potwierdzają, że rzeczywiście w tej dziedzinie, jakby to powiedzieć, Mao miał zacne intencje. To znaczy, że z punktu widzenia własnego prestiżu, żeby podobne sprawy uzgadniano z nim, a nie tylko mówiono o tym na Kremlu, przeciwny był tego rodzaju akcji. Tym bardziej, że trafnie uznał, że Gomułka nie zamierza wcale komunizmu w Polsce niszczyć, tylko go właśnie ratować, ale akcja Pekinu miała na przetrwanie Gomułki wpływ niewielki, po prostu dlatego, że Chińczycy zaczęli działać wtedy, kiedy na Kremlu już zasadnicze decyzje podjęto. W każdym razie rzeczywiście z tego powodu, z tych czy innych względów, interesy chińskiego kierownictwa partyjnego zbiegły się na moment, prawda, z interesami narodu polskiego. No ale i cóż, prawda, w pewnym momencie interesy samego Stalina zbiegły się z interesami nie tylko Roosevelta, ale nawet antykomunisty Churchilla. Było to przejściowe, ale jak najzupełniej realne. A o Mijalu rzeczywiście warto jakieś dzieło napisać. On rzeczywiście mówił to, co mówili inni komuniści, to jak tu napisał niezapomniany Janusz Szpotański, że się w Warszawie pojawił, prawda, duch Bieruta i sprzedawał kiełbasę po jakichś zawrotnie niskich cenach, no tylko, że Bierut pojawił się jako w życie po życiu, a Kazimierz Mijal mówił to, co kiedyś mówiono, no tylko, że już od tej pory nie wypadało, prawda. Gomułka to zrozumiał, przepraszam na tą ostatnią uwagę, rozmawiając z Chu Enlaiem, bo z Mao się nigdy nie spotkał, westchnął i powiedział, no wy jesteście wielkim narodem, nie pozwolicie sobie wchodzić na kark, a my, prawda, no, tu jest pewnego rodzaju różnica. Złośliwy dowcip mówił o nigdy nie mającej miejsca rozmowie z samym przewodniczącym Mao. Ile jest w waszym kraju przeciwników władzy? No tego dokładnie nie wiemy, mówi Mao, ale nasze tajne służby obliczają ich liczebność na 30 parę milionów. To tak samo jak u nas, cieszy się Gomułka mniej więcej. Panie profesorze, ja chciałem zapytać o współczesne Chiny, bo rozumiem, że pana książka jest o Mao, ale z tego, co pan przez to spotkanie... Tylko za usprostowanie, no stojąca przede mną książka nie jest moją książką, mało tego, ja książki o Mao nie napisałem i prawdopodobnie nie napiszę. Proszę wybaczyć. Odnoszę się do książki, która przed panem stoi, przepraszam. Ja chciałem zapytać pana o współczesne Chiny, bo z tego, co pan powiedział, to
te współczesne Chiny, Chiny, które mówią o swoim pochodzeniu, komunizmie i o Mao, tak jakby powiedział, w sposób taki stawkowy i bardzo mało marksistowski, są krajem, który istnieje od tysiąca lat. Czy to nie jest trochę tak, że ci komuniści, bo my Polacy jesteśmy niezwykle uczuleni na komunizm i no, przez sąsiedztwo z Rosją bolszewicką, ale czy to nie jest tak, że ci komuniści, którzy teraz rządzą w Chinach, to może faktycznie już nie są komuniści, tylko to są po prostu ludzie, którzy są u władzy. Teraz może faktycznie oni, jak tam pan powiedział, no, nie mogą powiedzieć, że jedno było złe, ale to, co jest początkiem, jest dobre, bo nie ma leninizmu i stalinizmu, jest tylko po prostu towarzysz Mao. No więc nie mogą się na niego obrócić tyłem i powiedzieć, jest zły, bo musieliby o sobie powiedzieć, że ich państwo jest jakby, ma źródło złe. Więc są takim przypadkiem państwa, które jest uważa, że ma tysiąc lat i jest no, 4000, no, tak. Mówią, prawda, od nas no, no, no jasne, ale chodzi o to, że czy my nie patrzymy na tę Chińską Republikę Ludową w sposób taki bardzo europejski, polski, myśląc o nich, że to są komuniści, a tak naprawdę to są już nie komuniści, tylko ludzie, którzy rządzą, są u władzy i po prostu dbają o władzę jako taką, a nie o towarzysza Mao. A czemu mi mamy miana komunistów odmawiać, proszę pana? Bo to rzeczywiście można rozmawiać tak jak Kazimierz Mijal, który twierdził, że rzeczywiście Gomułka to nie jest komunista, a już na pewno nie jest to Gierek, a potem w zaprzyjaźnionej z nim Albanii wychodzi książka pod tytułem Kontrrewolucja przeciwko kontrrewolucji, czyli chodzi o Solidarność, która jest kontrrewolucją, no ale zwraca się przeciwko PZPR, która przecież też jest kontrrewolucją z punktu widzenia komunistycznego. No więc dlaczego mamy im tego wszystkiego odmawiać? Oczywiście każdy z tych krajów ma swoją specyfikę, ale to prawdy. To znaczy, zadawane jest często pytanie, czy obecne Chiny są krajem komunistycznym, przy czym zazwyczaj udzielane odpowiedzi oscylują wokół trzech możliwości. Możliwość pierwsza, tak, Chińska Republika Ludowa jest krajem komunistycznym, co potwierdza, że jest to kraj terroru, nadużyć władzy i poniżenia człowieka. Z kolei, jak mówią wielbiciele tego ustroju, tak, Chiny są krajem komunistycznym i to dowodzi, że komunizm, tak jak przepowiadał Trocki i Lenin, rozwija się szybciej niż kapitalizm i jest ustrojem bardziej dynamicznym. Proszę tylko popatrzeć, prawda, na wskaźniki gospodarcze. No i odpowiedź trzecia, że z takich czy innych przyczyn Chińska Republika Ludowa nie jest naprawdę krajem komunistycznym. A tutaj w sposób rozbrajający, prawda, można wskazać dwa powody, dla których HRL powinna być za kraj komunistyczny uważana. Po pierwsze dlatego, że rządzi nią partia, która się nazywa nie inaczej jak partią komunistyczną. I po drugie, jeżeli zajrzymy do statutu tej partii, który jest dostępny w językach europejskich, a nie wiem czy po polsku, to tam znajdziemy deklarację na samym początku, że zbudowanie komunizmu jest dalej ostatecznym celem partii. Owszem, jest tu korekta, bo Mao oświadczył, że w tym komunizmie już my żyjemy, prawda? A z kolei jego następca oświadczył, że komunizm nie będzie zbudowany nawet w okresie 100 lat, co dopuszcza pewne ustępstwa na razie, ale jednak kiedyś zostanie zdobyty. To jest to, o czym mówiłem na początku. Dlaczego, prawda, mamy uważać, że
lepiej od komunistów wiemy, co to jest komunizm. Owszem, możemy się cofać do źródła, opowiadać, że jeżeli komunizm to jest taki ustrój, prawda, w którym chleb jest za darmo i zanika wyzysk człowieka przez człowieka, no to w takim razie nie tylko obecna Chińska Republika Ludowa, ale Chiny Mao i Rosja Stalina i Rosja Lenina to także nie były państwa komunistyczne. Tylko jeżeli uznamy, że nie były to państwa komunistyczne, to w końcu dochodzimy do absurdu, który głosił jeden z współzałożycieli niemieckiej narodowo-socjalistycznej partii robotniczej Gregor Strasser, kiedy mówił, że narodowy socjalizm to nie jest to, co budował Hitler, bo to jest wypaczenie, to jest to, co on, Strasser, zamierzał zbudować i w takim razie w Niemczech nie było prawdziwego narodowego socjalizmu. No może rzeczywiście z punktu widzenia historii idei jest to ciekawa hipoteza, ale dajmy sobie spokój. Póki rządzi partia nazywająca się komunistyczną i rządzi w sposób absolutny, póki buduje ona komunizm i już, prawda. To Trocki zarzucał Stalinowi, że pobłądził, aczkolwiek nawet on, prawda, nie mogąc się wydobyć z pewnych kolei umysłowych, zakładał, że no ponieważ Stalin nie przywrócił własności prywatnej, to chociaż są straszne nadużycia, pierje giby i rządzi, prawda, biurokracja, to jednak najstraszniejsza rzecz, kapitalizm nie został w Związku Sowieckim przywrócony mimo Stalina, czyli istnieje jeszcze pewna nadzieja, którą to nadzieję, prawda, roztrzaskał mu Ramon Markader Czekanem. Tutaj możemy wrócić do początku naszego spotkania. Nie spierajmy się z komunistycznymi talmudystami, jak ktoś ich złośliwie kiedyś nazwał, bo ich nie przegadamy. Wierzmy, że budują oni komunizm i trzymajmy się od tego z daleka. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, w imieniu pana profesora, bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, za tą fantastyczną dyskusję. Ja proszę o gorące brawa dla pana profesora, żeby jeszcze do nas za niedługo wrócił.